Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTubie? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go. Cześć, dobry wieczór. To program Weszło Polscy, w którym podsumujemy siódmą kolejkę Ekstraklasy. Dziś bez Jakuba Białka, bo jak to mówią, derby wasze, miasto nasze. Korona Radomiaka ograła na boisku, dlatego w studiu mały rewanż i Radom wysiudał Kielce z prowadzenia. O tym meczu za wiele sobie nie pomówimy, bo wiele w nim piłki nożnej nie było, ale piłka nożna będzie w studiu, bo w studiu z nami są Jan Mazurek. Dzień dobry. Ja chciałem tak na wstępie nadmienić, bo tak bardzo krótko. Bardzo proszę. Takim bardzo krótkim wstępem, że jestem aktualnie w stanie czytania książki Szkice z filozofii głupoty i mam takie wrażenie, co będę przemycał w tym programie, że ona mogłaby się składać tylko i wyłącznie z wydarzeń z polskiej piłki, to tylko z tego tygodnia. Dziękuję bardzo. Ja jestem w trakcie czytania książki Polska myśl szkoleniowa i nie wiem, co z tym dalej zrobić, ale może Paweł Paczuń mi powie. Tego też nie mam u nas na polskim. Dzień dobry, ja jestem w trakcie kariery Wisła Kraków w FM-ie. Ściągnąłem Flisa do obrony. Ściągnąłem Bąkowicza z UKS-u do obrony. I wywaliłem wszystkich obcokrajowców poza Fernandezem i Fazlagiciem, który jest dobry w tej grze. I idzie mi nieźle. Dwa mecze, 6 punktów. Bardzo dobrze. Jest też z nami Kamil Warzoch. Witam serdecznie. Jak już się tak chwalimy to, co robimy, czytamy, to ja w tej chwili czytam Władcę Pierścieni, Powrót Króla. Bardzo polecam. Okej. Okay. Ale nie ma to jakiegoś powiązania ze światem piłki. No jakby się zastanowić, myślę, że wiele nawiązań by się znalazło. Ale to... Myślę, że jakiegoś Saurona byśmy w polskiej piłce tak, znaleźli. Tak, myślę, że tak. Może w Zabrzu gdzieś. Panie Sauron. Tak, o Zabrzu sobie jeszcze pomówimy. Natomiast, panowie, w 2016 roku Martin Dubrawka został negatywnie zweryfikowany przez scouting Lecha Poznań, a dziś trafił do Manchester United. Z kolei 4 lata temu, w 2018 roku, Legia Warszawa została negatywnie zweryfikowana przez niejakie Didelange, które to Didelange teraz Lech Poznań ograł i zameldował się w fazie grupowej Ligi Konferencji, więc zacznijmy od tego wiekopomnego, szczęśliwego wydarzenia dla polskiej piłki. A którego? Tego pierwszego czy tego drugiego? Myślę, że tego pierwszego. Czy to jest szczęśliwe wydarzenie w ogóle dla polskiej piłki? Akurat ten wywiad, którego pan Rutkowski udzielił na meczykach, zawierał w sobie wiele dziwnych fragmentów, z takimi, które my się możemy zgadzać albo nie zgadzać, częściej oczywiście nie zgadzać, ale akurat Rutkowski na samym wstępie tego wywiadu powiedział, że on spodziewał się 3 polskich drużyn w europejskich pucharach. Spodziewał się, że do europejskich pucharów, do Ligi Konferencji awansuje Pogoń i awansuje Raków, no a tą pozycję Lecha nie skonkretyzował, ale pewnie nie chodziło mu o Ligę Konferencji, tylko powiedzmy, że Ligę Europy, a może nawet Ligę Mistrzów. Ale wydaje mi się, że trudno nazywać ten awans Lecha jakimś wiekopomnym czy szczęśliwym wydarzeniem dla polskiej piłki, bo wręcz nie wypadało, żeby tylko jedna drużyna i to jeszcze w bardzo przeciętnym stylu awansowała do fazy grupowej europejskich pucharów. Ale Lechowi trzeba oddać to, co królewskie, czy to, co cesarskie, bo jednak mimo wszystko zrobił swoje, przegrał tylko jeden dwumecz w europejskich pucharach, a to już jak na polskie warunki już należy w jakiś sposób docenić. Czyli przegrał tyle dwumeczów, ile Raków. Tak, przegrał tyle dwumeczów, ile Raków, tylko że wiadomo, że wcześniej wygrał z Rakowem Mistrzostwo Polski, więc to akurat Lechowi trzeba oddać. Nazwałbym to absolutnym minimum, takim minimum, które możemy nazwać przyzwoitością, minimalną przyzwoitością, ale nic ponad to, na pewno nie wiekopomne wydarzenie. Ale to nawet po otoczeniu Lecha i właśnie tych wypowiedziach widać, że no tam nie ma jakiegoś odtrąbiania sukcesu i myślę, że to są odpowiednie nastroje, takie jak teraz panują w Poznaniu. Myślę, że oni sami może nie tyle, że się wstydzą tego, co pokazali jeszcze przed tym awansem z Dudelange, ale mają takie wrażenie, że ten cel minimum, no to jest naprawdę taki cel minimum, już taki no biedny cel minimum, tak? Tym bardziej, że jeszcze kilka miesięcy temu większość tych samych piłkarzy była gloryfikowana,
A dzisiaj kibice Lecha no, tak krytykują tych piłkarzy, że gdybyśmy rozmawiali o tym kilka miesięcy temu, o takim scenariuszu, no to byśmy sobie coś takiego nie wyobrazili. No ja myślę, że ten sezon eliminacyjny pokazał, że dla mistrza Polski to jest obowiązek dostać się do Ligi Konferencji, bo z takimi rywalami no to po prostu trzeba być w tej grupie. A tę całość Lecha w pucharach to podsumuje mimo wszystko grupa. Zobaczmy. Nie, no, kurczę, jak prawie Linfield się dostało. Jeszcze no. Dwa lata temu grali z Legią, tak? Pisałeś o tym półamatorze. Nawet nie musimy wyliczać tych, którzy się prawie dostali, no bo jest ale już kilku debiutów. Dostało się Linfield, które przegrało 2-2 mecze i było w czwartej. Tak, no skorzystało z tego fajnego systemu eliminacji korzystnego, ale to też w ogóle o czym my mówimy, że tam taki zespół, który z Irlandii Północnej, który no, nigdy nie mógł tak naprawdę liczyć na fazę grupową, się prawie do niej dostał. I odpadł w tym samym miejscu co Raków. Tak, odpadł w tym samym miejscu co Raków, także można tutaj zobaczyć, z jakimi skrajnościami mamy do czynienia, że my mamy polskie zespoły, przy których mówimy ok, no to muszą być awanse do faz grupowych, a do samego końca tak naprawdę musimy się o to obawiać. Teraz, i to nie tak powinno wyglądać. Teraz trzeba powalczyć przede wszystkim o współczynnik, czyli zdobyć w grupie powiedzmy 2 zwycięstwa, 2 remisy, to już będę uważał za dobry wynik i potem poprawiać swoją sytuację w rozstawieniu. No tak, właśnie. Takim idealnym przykładem i punktem odniesienia dla Lecha Poznań może być Austria Wiedeń, która jest w tym miejscu, w tej grupie z Lechem, tylko i wyłącznie dlatego, że tak dobrze w europejskich pucharach punktuje Salzburg. Czyli mamy przypadek ligi i mamy przypadek klubu, który korzysta na tym, że inny klub bardzo dobrze radzi sobie w europejskich pucharach. No, siłą rzeczy dodajemy sobie 2-2 i możemy sobie wyobrazić Lecha, który na wiosnę dalej gra w europejskich pucharach i buduje pozycję dla tego, żeby na przykład Raków w następnym sezonie w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji czy w innych eliminacjach nie trafił na Slawię, tylko na kogoś słabszego. Ale uważam, że Lech musi wręcz awansować do tej kolejnej fazy Ligi Konferencji z tego względu, że Hapoel Beer-Szewa nie jest klubem silniejszym od Lecha, co pokazała ubiegłoroczna potyczka tego klubu ze Śląskiem Wrocław, który był dosyć blisko wbrew pozorom po tym pierwszym meczu w Ale czy dzisiaj jak patrzymy sobie na dzisiejszego Lecha z tą perspektywą, że jest w ciągu miesiąca, czy ten Lech się jakoś bardzo poprawi? Myślę, że może się poprawić, ale mało czasu. Jest na ale poprawę, już abstrahując od tego, bo chciałem jeszcze powiedzieć, że Austria Wiedeń 4 czy 5 miesięcy temu była na skraju bankructwa i prawie nie została dopuszczona do rozgrywek austriackiej Bundesligi, więc wydaje mi się, że z Villarreal to będą mecze, które Lech sobie przegra, sprawdzi się jak na punkcie Benfiki, ale akurat z HPL-em i z Austrią Wiedeń wręcz musimy wymagać od tego, żeby Lech nie tylko punktował, ale też wygrywał. Ale mam dla ciebie suche fakty, mianowicie w rankingu ELO Lech jest najsłabszą z tych czterech drużyn w grupie. Tak, 46 punktów mniej w tym rankingu od Austrii Wiedeń, 69 mniej od HPL-u. No i 433 mniej. To w takim razie cofam całą swoją wypowiedź. Ranking ELO do kosza. Znaczy ja myślę, że austriacki Jan Mazurek i izraelski Jan Mazurek też mówi, że muszą wyjść z tej grupy. No dobra, no to wytypujmy sobie, ile punktów Lech Poznań zdobędzie w fazie grupowej Ligi Konferencji. No powiem 8. Optymistycznie. Ja bym obstawił, obstawię też optymistycznie, że zdobędzie, uwaga, 9 punktów. 5. Jedno zwycięstwo, 2 remisy. Dwie pewne porażki z Villarrealem. Nawet jeśli Villarreal będzie grał raczej składem rezerwowym, bo tam w lidze hiszpańskiej muszą teraz myśleć o tym, żeby się dostać do fazy grupowej Ligi Mistrzów, walczyć o czołówkę w lidze. I to też jest ważne dla Lecha, tak? Że Villarreal raczej będzie traktował Ligę Konferencji jako coś dodatkowego. Tam nie będzie się skupiania na tej fazie grupowej. No myślę, że jakieś punkty uda się wyrwać, ale ostatecznie no nie wiem, czy na dzień dzisiejszy jakiekolwiek optymistyczne nastroje no to jest takie posunięcie się myślę o krok za daleko, patrząc na obecnego Lecha, no przecież to za chwilę się odbędzie, tak? Już tak. Mamy wrzesień, już te mecze będą. Za 10 dni jest ten mecz z Villarrealem, więc ja może dodam od siebie typ 7 punktów. Myślę, że też raczej Villarreal to będą dwie porażki, a w pozostałych spotkaniach 2 zwycięstwa i jakiś remis, może 2, ale Paweł powiedział 8, to nie będę mówił tak samo.
A czy Lech w ogóle jest waszym zdaniem gotowy w tym momencie na rywalizację i w pucharach, i w lidze? Bo to jest temat, który się cały czas przewija, natomiast przed czy po ostatnim spotkaniu ligowym John van der Brom w Kanale Plus mówił, że no z taką grą, jeśli będzie ten zespół wyglądał tak jak w tym spotkaniu ostatnim w lidze, no to w pucharach też sobie poradzi. Nie jest gotowy i te transfery, które teraz się dzieją, pokazują, że no to jest trochę robione na łapu-capu. Ja naprawdę doceniam, nie wiem, miłość do klubu, ale żeby bronić teraz transferu Mateusza Żukowskiego, trzeba mieć klapki na oczach. No. Ja pamiętam go z Lechii Gdańsk, naprawdę. Jeśli on nie dokonał jakiegoś cudu ewolucyjnego w Rangersach, no to nie jest piłkarz, którym należy się w tym momencie ekscytować. No. Słuchaj, przez pół roku oglądał Taverniera. No, z ławki. Ale to jest bardzo dobry widok. Tak. No, na Ibrox przychodzi sporo osób, no to myślę, że wiele osób Jarosław oglądało Taverniera. Jarosław Jak oglądał chyba Benteke i tak się powiedział, że jest taki duży i taki tak dalej. I w sumie nie jest lepszym zawodnikiem od tego, że go oglądał. No wróci taki sam. Żukowski jest wzmocnienie na Puchar Polski. Nie na Ligę Konferencji. No tylko z drugiej strony Lech też potrzebował takich trochę zawodników, którzy w tych słabych spotkaniach będą odciążali. Ale czy nie ma takich piłkarzy. Zawodników? No nie wiem, czy dzisiaj powiedzielibyśmy, że no nie wystawił... taki Czerwiński byłby gorszy od Żukowskiego na prawej stronie defensywy? No nie, myślę, że Żukowski jest też na skrzydło, więc... Czy na... Czerwiński też mógł grać wyżej, także... W niepołomicach to może grać pingotem, naprawdę już... Znaczy te transfery... Nie wiem, kogo wylosują. Załóżmy, że puszczę. Można zobaczyć, że mówi się, że o tym scoutingu zawodników, tak, o tym, że tak duży klub powinien mieć na liście, na konkretnych pozycjach wielu zawodników pod obserwacją. No jak się słyszy o tych transferach Lecha, że oni tak, mieli Kownackiego, tak, potem zeszli tak naprawdę, można powiedzieć, w pewnym sensie do Sekulskiego. Potem, znaczy jeszcze wcześniej był Śpiączka i potem znowu wrócić teraz Śpiączka, chcieli wrócić do Śpiączki. No tak jak sobie patrzysz, no to o co tu chodzi, nie? No to czy oni tak, to... Czy masz Kownackiego, zaczynasz okno z Kownackim na skrzydle tak. I kończysz z Żukowskim na skrzydle. No to sorry, no to nie poszło tak, chyba najlepiej, ale tak? To trzeba opowiedzieć sobie o tym, jak to tak naprawdę tam wyglądało, tak? Bo to wytłumaczył Rutkowski, tak? Że powiedział wprost, że żałuje tego, że w końcu nie wydano tych pieniędzy na Kownackiego. Powiedział wręcz, że wydałby te pieniądze, gdyby dzisiaj podejmował tą decyzję bez mrugnięcia oka, ale to polegało na tym, że Szatka chciał opuścić klub, tak? Pojawiały się jakieś tam, nie wiem, jakieś propozycje. No obiecane, że odejdzie też. No właśnie, miał obiecane, więc siłą rzeczy trzeba było sprowadzić trzeciego równorzędnego stopera. Chciano sprowadzić Helika, dogadano się z klubem, ale chyba właśnie brakowało tego, żeby dogadać się z zawodnikiem przede wszystkim, bo... Chyba nie trzeba było wielkiego researchu albo rozmowy z tym zawodnikiem, wystarczyło chyba się z nim spotkać albo dzwonić, żeby dowiedzieć się od niego, że on nie chce wrócić do Polski, że on, się widzi w Holandii, w Belgii, w Niemczech, w drugim miejscu, ale nie w Polsce. I ten transfer Helika, ten pad helikowy, który trwał od lipca do właściwie końca sierpnia, bo jeszcze 2-3 dni temu ktoś tam się zastanawiał, czy może ten Helik wróci, bo on wcale dalej nie znalazł sobie nowego klubu. Zablokował ten transfer Kownackiego, czyli ta piramida wielka, po prostu to domino, które zostało przewrócone przez tą jedną niefortunną decyzję, przez to skierowanie całej uwagi na Helika, dogadanie się a to jest błąd. Z jego angielskim klubem na 1,5 miliona złotych, euro. Wiesz co, jesteś Lechem, masz taki budżet, to dlaczego nie możesz w jednym czasie... kupić Kownackiego i Helika. Dokładnie, bo ja też... Dlaczego? Ja nie rozumiem, jaki jest problem? Ja nie rozumiem trochę tego tłumaczenia Piotra Rutkowskiego też tak. Dlatego, że do najnowszego kwartalnika sportowego, tu pozwolę sobie przy okazji zareklamować, napisałem tekst o tym, dlaczego polskie kluby nie potrafią robić transferów i zdradzę jedną małą ciekawostkę, jeden szczegół z tego tekstu. Gdyby Lech Poznań był zarządzany tak jak kluby zachodnie, gdyby wydawał pieniądze tak jak kluby zachodnie, to byłoby go stać i powinien zrobić w tym okienku transfer na minimum 3 miliony euro. To był najdroższy, taki najdroższy transfer. I do tego kilka mniejszych, więc tak naprawdę to tłumaczenie... Wychodzi na tłumaczenie, że mógłbyś ściągnąć za 1,5 miliona i Helika, i Kownackiego. I jeszcze mógłby do tego dorzucić na przykład Kądziora i powinno być go na to stać, no bo tak są zarządzane zachodnie kluby, to jest wniosek z twardych danych i z wyciągów finansowych, więc trochę nie rozumiem, gdzie te pieniądze w Lechu znikają, skoro Piotr Rutkowski tak. W meczyka stwierdził, że no tutaj jeden transfer za 1,5 miliona zablokuje drugi. No takie tłumaczenie, że... kosztem jednego zawodnika gdzieś takiego romansu w trakcie okienka transferowego nie udało się ściągnąć innego, powiedzmy za podobną cenę,
no to jest trochę śmieszne. A jak sobie dodamy jeszcze też z tego wywiadu taki wątek, że no my w sumie wiele rzeczy robimy źle, no my wiemy, no tu błąd, no to kurczę, to coś jest chyba nie tak. No. Tak. Nie, to jest, ile można? To jest męczące o tyle, że przecież oni jak zdobywali Mistrzostwo Polski w 2015 roku, zrobili dokładnie to samo. Nie zainwestowali w tę drużynę. Tam przyszedł Tetech, Robak, Tomala i Gajos na koniec, żeby się kibice uspokoili. No to no właśnie. Pytanie, kto przyjdzie jutro? Mija 7 lat, jest dokładnie to samo, a Lech ma lepszy budżet niż wtedy. I to jeszcze tak samo było przed pucharami 2 lata temu, bo przecież wtedy mieli gorszy skład niż rok później. Lech jest klubem pod względem finansowym, który może ryzykować, może inwestować, bo ma regularny dopływ. Ale wiesz co, to nawet nie jest ryzyko, bo to nie jest ryzyko nawet wydać duże pieniądze, jeśli je masz. No, tak jak mówię, bo nie mają ciągły dopływ jednak ze sprzedaży. Oni nie muszą narzekać na to, co dostają do kasy, więc tym ale bardziej. Ale też ze sprzedaży, no z Ekstraklasy za moment dojdą te premie od rządu. No tak naprawdę cały czas polskie kluby mają mnóstwo pieniędzy i jakoś nie potrafią ich wydawać. Natomiast może przechodząc już powoli, kończąc ten temat Lecha, w październiku będzie ciekawe wydarzenie, bo Lech ma taki dwutygodniowy maraton 4 meczów wyjazdowych. Tak, w ciągu 70 czy 80 dni rozegra 21 spotkań? Tak, ale ten październik jest mega ciekawy, bo to są 4 wyjazdy. Tam jest wyjazd najpierw do Berszewy, później jest Górnik Zabrze, Krakowia, Austria, Wiedeń. To jest łącznie 11 tysięcy kilometrów w ciągu 2 tygodni. Oczywiście jeśli będą wracać do Poznania, a coś mi się wydaje, że gdzieś tam w okolicach Zabrza, Krakowa jakaś baza będzie rozbita, żeby sobie z tym poradzić. Bo na koniec jeszcze tego maratonu jest mecz domowy z Rakowem Częstochowa, więc podejrzewam, że to może być taki kluczowy moment dla całej jesieni Lecha Poznań. W październiku, tak? Tak. To taki moment mniej więcej, że trener może stracić pracę już, bo tak. już nie będzie już, czasu, żeby go wymienić. Będzie strata do tej czołówki, albo nawet będzie niebezpiecznie bliska odległość do strefy spadkowej i już te europejskie puchary gdzieś tam przemielone, ale trzeba sobie powiedzieć w przypadku Lecha jeszcze o jednej rzeczy, że faktycznie nie wszystko zależało od władz Lecha, bo mimo wszystko trzeba, mimo całej niechęci powiedzmy do właścicieli Lecha, do całej niechęci do tego, jak ten klub jest zarządzany, że spadło na nich bardzo niefortunnie to, że Maciej Skorża po prostu musiał opuścić stanowisko, bo w ciągu ostatnich 10 lat 7 mistrzostw Polski zdobyła Legia, 2 razy mistrzostwo zdobył Lech, 2 razy był to Maciej Skorża i Maciej Skorża był absolutnie, czy jest absolutnie najlepszym trenerem Lecha w XXI wieku i jest też najbardziej utytułowanym trenerem, który w Polsce, w ogóle spośród wszystkich trenerów, który potrafi te trofea wygrywać i potrafi te drużyny budować. Też trenerem bardzo doświadczonym, a było tutaj paru trenerów w Lechu, którzy mieli jakieś doświadczenie albo mieli DNA tego Lecha, powiedzmy w cudzysłowie, albo potrafili odnajdywać się w tym środowisku, a jednak takich sukcesów nie odnosili albo odnosili je tylko krótkoterminowo. Więc brak tego Macieja Skorży i dopiero początek pracy Johna van den Broma, który widać, że ma charakter trochę choleryka i zaczyna się to od porażek, niepowodzeń, jakiegoś buntu kibiców, no to siłą rzeczy tam się wszystko zaczęło psuć od środka i dlatego tak to teraz wygląda, ale zobaczmy, że teraz myślę, że się w Lechu trochę uspokoi ta sytuacja. Udało się wygrać pierwszy mecz w lidze i to całkiem dobrze wyglądała ta defensywa, jeśli chodzi o defensywę, bo to ten mecz był bardzo słaby, ale Lech zneutralizował dosyć mocnego ofensywnie przeciwnika i udało się też awansować do tej Ligi Konferencji, czy już tej żenady takiej nie ma, bo jakby na przykład Lech odpadł z Lidlansz, no to by się to skończyło pewnie zwolnieniem. Plus jest taki, że teraz jest mecz z Lechią Gdańsk, czyli można się rozpędzić. Ja tak na koniec tylko do wątku Lecha dodam, że zastanawiałem się ostatnio, czy Lech byłby w stanie w jakimś stopniu powtórzyć los Legii, która też się tak zakopała wtedy w rundzie jesiennej. I czy w pewnym momencie, kiedy ta sytuacja znacznie w lidze się nie poprawi, czy na taki mecz z Villarrealem na przykład, no nagle się nie okaże, że Lech pośle słabszy skład, żeby jednak w weekend myśleć o punktach w lidze. Bo jak sobie porównamy pewne problemy do tej Legii Michniewicza, no to one są podobne w pewnym stopniu. Tak? Tam też się defensywa rozsypywała, był problem z defensywą. Lech podobnie teraz niestety cierpi na problemy, niestety dla kibiców Lecha na podobne problemy.
No tak naprawdę największą nadzieją dla Kolejorza jest ten powrót Milicia. No już, też... wrócił, tak? Już wrócił w ostatniej kolejce z Piastem i z Salomonem. Tak, z nim jeszcze nie wiadomo, kiedy wróci, ale to są takie w tej chwili, myślę, że największa nadzieja. Tak. No dobrze, słuchajcie, bo mówiłem o tym meczu z Lechią. Gdańsk to też jest zespół, który się zakopał, tak samo jak Miedź Legnica. Te drużyny ostatnio się spotkały i Miedź się odbudowała, także dzięki Pawłowi Lenarcikowi, którego nominowaliśmy do Jastrzębi, więc możemy sobie zobaczyć wszystkie 4 nominacje za tę kolejkę na najlepszych zawodników. Skąd twoim zdaniem, Kamil, wynikały te problemy Miedzi Legnica na początku sezonu? Wiesz co, na potrzeby tego programu zadzwoniłem. W pewne miejsca. Zgłębiłem parę telefon. Po taksówkę. Tak, skowałem wczoraj, wracałem taksówką, tak swoją drogą. Także ciekawe doświadczenie, ale to nieważne. No i tak też sobie zderzyłem te swoje wnioski, bo też ostatnio o tych problemach Miedzi pisałem. No i generalnie takie clue tego wszystkiego jest to decyzja trenera. To znaczy... Myślę, że trochę za późno trener Budziński się zorientował, że Ortenecze to nie jest obrońca na poziomie ekstraklasy. Też już w pierwszej lidze to nie był jakiś wybitny obrońca, to był bardziej ktoś na doczepkę, to Miuskowicz był tym naprawdę topowym obrońcą. Myślę też, że decyzje z prawym obrońcą, z lewym obrońcą były nie do końca słuszne na początku, w tych pierwszych meczach. Ci obrońcy zawalali te bramki. Brakowało trochę takiej nagłej decyzji, żeby kogoś odstawić, wymienić na lepsze ogniwo, bo dzisiaj na przykład w klubie panuje takie przekonanie, że Gulen to jest najlepszy obrońca, a on dopiero teraz tak naprawdę ostatnio wszedł do pierwszego składu. No i gdzieś pewne decyzje zostały po prostu podjęte za późno. Też piłkarze, którzy mieli zastąpić na przykład Damiana Tronta na pozycji numer 6, no, jeszcze się nie zgrali, bo teraz Miedzianka zaczęła grać 2 defensywnymi pomocnikami. Ale chyba trochę pękła w Legnicy ta bańka, że zmiecie sobie troszeczkę. Tak, bo właśnie to jest też kluczowa kwestia, że trener Łobodziński tak zapewne myślał, że skoro udało się w pierwszej lidze tak fajnie, no myślę, że zdeklasować tę ligę w dużym stopniu, no to, że tym pędem uda się wejść do ekstraklasy i powtórzyć coś podobnego, ale no, kiedy nie masz już tej różnicy w jakości na własną korzyść, no to okazuje się, że nie da się tak grać i trzeba pewne koncepcje taktyczne zmienić. No i teraz widzę, że te koncepcje się zmieniają rzeczywiście. Te nowe transfery muszą się zgrać. No ale też czy ten mecz z Lechią wiele zmienił? No nie, bo okej, jest zwycięstwo, to jest jakiś przełom pod względem mentalnym, no bo jak też dostajesz takiego gonga w Białymstoku, w ostatniej sekundzie Nene ciszę taką bramkę, to ja myślałem, że ten zespół naprawdę już się załamie całkowicie mentalnie na następne mecze, ale okazało się, że nie. Tylko, że tam jest problem pewien z drugimi połowami. Przygotowanie fizyczne chyba szwankuje, mam wrażenie, bo Miedź w drugiej połowie nie za bardzo istnieje. Jeżeli największym problemem Miedzi dzisiaj nawet nie jest ta skuteczność, tylko to, że kiedy nie ułoży się nic według jej myśli w pierwszej połowie, no to po zmianie stron, po wyjściu na boisko na drugą połowę, no Miedź już jest takim bardzo podatnym na ciosy zawodnikiem. Szymon, w ringu. No, ale powiedz, dodam jeszcze o tym przygotowaniu fizycznym, bo faktycznie Miedź Legnica słabo biegają. Notuje sobie po każdej kolejce te wyniki fitness i Miedź tam ma praktycznie w każdym meczu poniżej 1,5 km sprintem, więc to już jest jakiś wskaźnik, że coś jest nie tak. Natomiast może Paweł chce powiedzieć po prostu, że właśnie trafili na Lechię. Nie. Chcę powiedzieć, żebyś powiedział, że Miedź jest brutalna, tak jak ty powiedziałeś o drużynie jego ekscelencji Leszka Ojczyńskiego. Nie wymusisz na mnie tego. Nie no, to jest jakiś problem Miedzi Legnica. Ale to na przykład z Matynią ta sytuacja była dość pechowa, trzeba przyznać, to drugie żółte. Z Matynią, ale nawet dano to nawet, jest no tak, absolutnie. Top 3 brutalnych fauli w lidze. No, w tak. Koronie Kielce, myślę, nikt nie miał tak należało się absolutnie. Należało się absolutnie. Znaczy, ale to jest, ale to jest też, dobry piłkarz. Wojciech Chłobodziński jest takim nowym Dariuszem Banasikiem, bo 4 żółte kartki już zdążyły. Ja byłem pewien, że to będzie trener, który w ekstraklasie będzie zawieszony i to nie raz. Myślę, że jeszcze kilka razy. Była taka statystyka, że więcej razy dostał jako trener niż jako piłkarz? Czy to nie wiem. To by było już dla mnie szokujące trochę, ale coś takiego widziałem.
Ale też płynie taki nastrój też z Legnicy, że spokojnie, że będzie lepiej. A czy z Lechią będzie lepiej? Paweł wczoraj powiedział Widzę Minus, słuchaj, że to jest taki zespół, który może się zakręcić w tym sezonie. No, tak. Mają Joela Abłanę teraz. Może to być nowy Śląsk-Wrocław, o ile Śląsk-Wrocław nie będzie, znaczy podobne drużyny obecnie, mimo że punktowo tego nie widać nawet. No tak jak powiedziałem wczoraj, można wiele mówić o zarządzie Lechii Gdańsk, trzeba, bo jest tragiczny. Natomiast nie może być tak, że drużyna jednak, która mimo wszystko nie pozbyła się najlepszych piłkarzy, tylko tam drugi, trzeci garnitur, aż tak obniża loty. Bo ja się spodziewałem, że jeśli się nie rozwijasz, to się zwijasz, no to Lechia usunie się na początku sezonu, czy przez cały sezon na 8-10 miejsce, no a jest 18. Więc tutaj duży kamyk do ogrodu Tomasza Kaczmarka, który nie radzi sobie, nie ma pomysłu w ofensywie ta drużyna. Są dziwne zagrania z Flavio Paixão, do którego nie można było mieć pretensji. Jak już Tadeusz Pawłowski się uaktywnia na Twitterze i pisze o sytuacji w Lechii Gdańsk, to wiesz, że jest źle. A tak się stało. Mimo że Tadeusz Pawłowski chce dobrze, bo jest pozytywnym, tak, uśmiechniętym człowiekiem. I nie będę, nie będę specjalnie zaskoczony, jeśli w przypadku braku zwycięstwa teraz z Lechem i albo następnego w weekend, nie pamiętam z kim grają, trenera pożegnam. Tak, ale ja się właśnie zgadzam z Pawłem w 100%, dlatego że bardzo dużo mówiło się o tym braku transferów albo słabych transferach, o wyprzedawaniu tego składu, czy tam że tutaj oddają tą głębię składu, Tomasz Kaczmarek stracił, ale to był trener, który przekonywał mnie, ja spotkałem się z nim w Gdańsku. A to rok bardzo temu. Fajny wywiad, to tak, dajmy. I przekonywał mnie naprawdę przez 20 minut, bardzo długo mi o tym opowiadał, że on wyznaje tą klopowską teorię, która już teraz trochę zmienia się i ewoluuje, ale że wyznaje teorię o przewadze treningu nad transferami, tak? Że wolałby dostać jednego zawodnika, który uzupełniłby mu jakąś pozycję albo zrobiłby różnicę na jakiejś pozycji, już abstrahując od tego, czy dostaje, czy nie, woli od tego wytrenować jakiegoś jednego czy drugiego zawodnika, pokazać mu jakiś pomysł taktyczny, znaleźć na niego nową koncepcję czy nową formułę i nie mam wrażenia, że na kogokolwiek aktualnie w Lechii przez po zimowym i letnim okienku transferowym udało mu się taki pomysł znaleźć, bo w momencie, kiedy on przychodził i zamieniał Piotra Stokowca, kilku zawodnikom zmienił rolę na boisku, zmienił środek pola, potrafił znaleźć nowe role dla swoich piłkarzy, czy to w formacji ofensywnej, czy defensywnej, albo przynajmniej ich odrodzić, albo zaproponować im cokolwiek, żeby zaczęli wyglądać lepiej, a teraz tego kompletnie brakuje i też dlatego ta drużyna staje się coraz słabsza, że oprócz tego, że ci zawodnicy faktycznie zawodzą, albo są źle przygotowani, albo klub też jest w jakimś jednym wielkim rozgardiaszu, tak nie widać rozwoju przy żadnym zawodniku Lechii Gdańsk, a to jest obowiązek trenera, żeby takiego piłkarza rozwinąć. No ja z tego, co słyszałem a propos tego tematu zwolnienia Tomasza Kaczmarka, to tam przez to, że cały czas się mielą te sprawy właścicielskie w Lechii, no to raczej taka decyzja jest mało prawdopodobna, bo no nie wiadomo, czy po prostu jakby nowy właściciel nie przyszedł, to on by nie chciał albo kontynuować tej misji, absurdalny wsadzić swojego wywiad, trenera. Może nie absurdalny, co dziwny wywiad pani Syczewskiej, wiceprezes Lechii Gdańsk w Dzienniku Bałtyckim, w którym ona zapytana o to, jaka jest wizja klubu, powiedziała, że no nie ma wizji klubu, bo wizję klubu będzie dopiero kształtował nowy właściciel, bo klub jest w fazie sprzedaży. To w takim razie, co ci ludzie w zarządzie aktualnie robią, oprócz tego, że uczestniczą w jakiś tam sposób, oprócz tego, że o tym nawet nie mogą opowiadać w tej fazie sprzedaży, skoro nie są w stanie nawet mini, jakiejś krótkoterminowej wizji zaprogramować, no bo tak działają korporacje na całym świecie, tak? Typu, że są wizje krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. Przecież nie zawsze trzeba budować wizję na 2040 czy 2030 jak Arabia Saudyjska, tak? Tylko można zbudować czasami taką wizję, nie wiem, na rok, na pół roku, zbudować paru zawodników. Ale dzisiaj mi się trudno uznawać Lechię za poważną korporację akurat, więc... No to wiadomo. Akurat bardzo niewiele polskich klubów można uznawać za poważną korporację. A to w ogóle już tak stricte mówiąc o rzeczach boiskowych, no widać po
tych piłkarzy, że się tak snują po tym boisku, że tam nie wiem, no nie ma jak Zbigniew Boniek mówił Jerzym Brzęczku, tego ognia, tak? W oczach, tak. Czegoś w tym stylu. No, no nie ma. Jak byłem na tym meczu Legnicy, no to... miał ogień w oczach, tak? No on miał, tak? A piłkarze Legii nie mają. Jak byłem na tym meczu w Legnicy teraz, no to tam fajnie można, gdzieś blisko boiska się siedzi. No ci piłkarze no, wyglądają tak, jakby mieli po prostu odbędnić ten mecz i tyle, wrócić do domu. Bez jakiejś większej pasji. Nie wiem, z czego to wynika. Czy to chodzi o chemię między trenerem? Czy zagrała mecz w lidze, tak? I przegrała 3-0? Czy coś takiego? Już na samym początku sezonu miała jakieś takiego... Z Wisłą Polską, tak. Na samym początku sezonu. I mam wrażenie, że od tego meczu w Lechii Gdańsk wszystko sportowo... Coś w niej umarło. Nie, tylko w dół. Bo wtedy w pierwszej połowie to wyglądało całkiem przyzwoicie. Tam się te akcje składały. Lechia miała optyczną przewagę. A od tego momentu próżno szukać udanej nawet połowy czy jakiegoś fragmentu meczu Lechii Gdańsk. No dobrze, wygrać z Widzewem, tak? Tak, no wiadomo. Nominowaliśmy do Jastrzębia Pawła Lenarcika, ale nominowaliśmy też Bogdana Wilka za to, w jaki sposób rozegrał sprawę Damiana Kądziora. No, taki trochę gigaczat z tego wyszedł. Ogrom. Z niego wyszedł. Ale nominowaliśmy też Bartosza Nowaka, który razem z kolegami z Rakowa pokazał Śląsko i Wrocław, co to znaczy grać w piłkę. Tylko szkoda, że tak późno Raków pokazał, co to znaczy strzelać bramki, bo gdyby parę dni wcześniej popisał się taką skutecznością, tak, albo chociaż w jednej części, w jednej czwartej taką skutecznością, no to tak, byłby w innym miejscu. Ten mecz był ze Slavią Praga w czwartek, a w poniedziałek ja do niego zadzwoniłem i chwilę rozmawialiśmy i powiedział mi tylko jedną rzecz, że ma tylko chwilę, w ogóle nie odczytuje wiadomości, nie przegląda telefonu, niczym innym się nie zajmuje, bo ma tyle do nadrobienia kwestii taktycznych, że jest tak zawolony tym, że bardzo trudno mu się w ogóle skoncentrować na czymś innym niż na tym, żeby nadrabiać ten plan Papszuna na jego osobę. Trochę niespodziewanie wyszedł w pierwszym składzie w meczu ze Slavią i oprócz tej takiej jednej dobrej akcji z Iwim Lopezem, kiedy Iwi Lopez trafił w słupek, czy najpierw strzał Iwiego Lopeza obronił bramkarz, potem Iwi Lopez trafił w słupek, no to Bartosz Nowak zagrał słaby mecz. Nieprzypadkowo dosyć szybko opuścił boisko i miałem trochę takie wrażenie, że jest trochę taktycznie niedostosowany do tego Rakowa, bo całkiem dobrze odcinał te przestrzenie tak w fazie obronnej, ale był przez większość meczu kompletnie zagubiony. Ale na ekstraklasę, prawdopodobnie tak zostało to zdiagnozowane przez włodarzy Rakowa Częstochowa, no to jest zawodnik, który niezależnie od tego, czy będzie dostosowany, czy nie, bo gra od samego początku, odkąd przez Górnika Zabrze, to jest zawodnik, który siłą rzeczy w każdym meczu będzie robił różnicę w dobrze naoliwionym systemie, bo to jest ten gość, który ten plus jeden, tą ekstra zawsze do tego meczu dołoży. W jego kontekście nie wiem, czy nie jest teraz za mało czasu, żeby coś takiego mogło się wydarzyć, może po mundialu, ale skoro wydarzyło się to, co się wydarzyło z Rafałem Wolskim i pewnie nie wyobrażamy sobie jego jakiejkolwiek obecności w reprezentacji Polski, Nawet przy zwykłym powołaniu, no to nie wiem, czy przy takim rozwoju to Nowak nie mógłby dostać szansy nawet powołania. Mamy odważną tezę. No tak, tak sobie pomyślałem, że w sumie to są piłkarze, którzy w swoich drużynach potrafią zaoferować coś nieszablonowego. W pewnym stopniu no, są podobni. Też piłkarze kreatywni. Też z regionu radomskiego. Nowak ma zupełnie czystą kartę. Gra w zespole, który... Miejmy nadzieję, bo wiesz, w przypadku Wolskiego też po roku... No wyszło, miejmy nadzieję, ale zaraz to nas Bartek... Nowak po prostu mam wrażenie, że ma wyższy sufit w tej chwili od Wolskiego, żeby w ogóle niedalekiej, czy już po mundialu w następnym roku przy dobrym sezonie myśleć właśnie o powołaniu, no bo będzie grał w ekipie, która gra o mistrza Polski też. Myślę, że w dalszej perspektywie no Raków znowu będzie oczywiście grał w europejskich pucharach, eliminacjach. No i po prostu ten potencjał i te wymagania i tego, czego może się nauczyć. Myślę, że tego wszystkiego jest więcej na plus właśnie u Nowaka. No dobra, także skoro wywołałeś taki Rafała Wolskiego, to możemy zobaczyć sobie też nominację do dzbanów za siódmą kolejkę. Rafał Wolski oczywiście nie za sprawy boiskowe, ale no nie mogliśmy przemilczeć takiego tematu. Obok niego już typowo boiskowa
głupota Floriana Loszaja, który się zakiwał w sumie na własnej połowie. No ale wiem, jak to się skończyło. Duszan Kuciak, to też sytuacja z meczu w Legnicy, też sprawy pozabojskowe, to odepchnięcie chłopca do podawania piłek, no nie przystoi zawodnikowi na poziomie ekstraklasy. I pani prezydent Zabrza za to... A jeszcze muszę się odnieść do Nowaka. Ale myślałeś... Przemyślałeś to sobie. Nie dało mi się to spokoju. Nie, no rozumiałbym tę teorię, gdyby Bartosz Nowak miał 23 lata albo 24. Na ile Wolski ma? No Wolski jest 9-2 z tego, 9-7. Są rówieśnikami chyba oni? On jest starszy chyba od Nowaka. Ale to rok, dwa. No, to... no dobra, nie, ale... No, wiek jest podobny, ale no... też ostatnio słyszałem, bo kiedy miał tak dobry początek sezonu Dawid Abramowicz, to dużo osób ze mnie pytało, czy może tam na lewą obronę w kadrze. I właśnie słyszałem, że tak Czesław Michniewicz nie za bardzo patrzy na takich zawodników, którzy już mają 30 lat i dopiero zaczynają błyszczeć w ekstraklasie. Zobacz, że bardzo często jest tak, że jeśli piłkarz ofensywny, na przykład, no już o Abramowiczu nie mówimy, bo to jest zupełnie inny przypadek, pozycja wahadło, która dopiero się w Polsce na większą skalę pojawiła, ale w przypadku zawodnika ofensywnego, mimo wszystko zawodnik, który notuje takie liczby, jakie notuje Nowak, wydaje się, że w końcu musiałby się z nim zainteresować jakiś klub zagraniczny, co też jest pewnego rodzaju weryfikacją na tak albo nie, czy to jest zawodnik z jakimiś papierami na piłkę międzynarodową. W przypadku Nowaka nie mieliśmy takiego 9-3. Przypadku. No, a Polski 9-2. 9-2, no to jest podobny wiek. I ja się akurat zgadzam z Pawłem, że... No ilu jest piłkarzy... Że nie jest przypadek na reprezentacji tak do historii polskiej reprezentacji, którzy wchodzili do kadry mając 30 lat, bo w sierpniu skończy 30 lat. Nie, mówię o tym, że dużo się teraz mówiło o Wolskim w kontekście powołania, tak? Że nie zdziwiłoby nas to raczej, gdyby został powołany, pomijając tę sytuację, która się zdarzyła, tak? No tak. No to jeżeli Nowak grałby, podtrzymałby ten poziom, grałby, notowałby to podobne liczby, no to też myślę, nie moglibyśmy być jakoś bardzo zdziwieni, gdyby to właśnie Nowak był na tej pozycji. No, ale ze Wolskim jednak stoi jakieś tam nieduże, ale doświadczenie reprezentacyjne. Jednak stoi za nim to, że był większym talentem niż Nowak. Skończyło się, jak się skończyło, przez kontuzję. Ja myślę, że Nowakowi jednak pociąg odjechał 3 lata temu, 3-4, przy całej sympatii do niego i jego umiejętności, bo są oczywiście duże, ale no, myślę, że nie. No dobra, a co z tym Rafałem Wolskim? No ty już powiedziałeś właśnie, to chciałem poruszyć też, że ty sobie nie wyobrażasz tak w tej sytuacji powołania do kadry Wolskiego? No, myślę, że nie. Myślę, że nie. No, ale to też zawsze będzie taka, to też zawsze śliska kwestia, tak? To znaczy, kto jak postrzega pewne czyny, tak? No, nie, jest tylu obrońców moralności, każdy... Myślę, że w tym przypadku sprawa jest dość jasna. No. Ciężko inaczej postrzegać jazdę po pijanemu. Czyn sam w sobie jest kretyński i tutaj nawet nie ma co dyskutować nad moralnością tego, ale wydaje mi się, że jednak piłka nożna i w ogóle przemysł rozrywki, przemysł biznesu, każdy przemysł zna dużo więcej przypadków ludzi, którzy robili gorsze rzeczy i nie dewaluowało ich to ich wartości sportowej, biznesowej, showmańskiej. Po prostu i ja nie będę bronił tych przypadków konkretnych, nie będziemy szukać w przeszłości, wymieniać, wyciągać i analizować, bo ile przypadków, tyle historii, ale wydaje mi się, że mimo wszystko, jeśli Czesław Michniewicz będzie chciał go powołać, to raz, że wielka krzywda nikomu się nie stanie, a dwa, że raczej nie sądzę, żeby znaleźli się obrońcy moralności, którzy powiedzą, nie, ten facet nie może przywdziać. Ja myślę, że to by się odbiło bardzo źle wizerunkowo. Że nie znajdą się? Nie znajdą się. Myślę, że w tym studiu masz dwóch przynajmniej, bo zakładam, że razem z Pawłem jesteśmy w tej samej drużynie. Nie, ja nie mam, szczerze mówiąc, nie wiem, co bym zrobił, nie mam znajomych, nie chcę się wypowiadać, natomiast jeśli mówisz, że nie znajdą się obrońcy moralności, oczywiście, że się znajdą, ponieważ znaleźli się przy wyborze selekcjonera. Ale mi właśnie chodzi o chwilę, bo o to, co mówisz, masz rację, bo na przykład w lidze brazylijskiej jest chyba dwóch czy trzech zawodników, którzy mają poważne przestępstwa na koncie. Jedna osoba po pijaku zabiła chyba dwoje ludzi. Ty musisz dopowiedzieć, że to byli ludzie, którzy mieli trafić do Polski gdzieś, tak, czy nie? No tak, były takie plany i oni cały czas grają. I to grają w topowych klubach w Brazylii. W brazylijskiej ekstraklasie to oczywiście wywołuje duże kontrowersje, natomiast masz rację, Janek.
pijanek. No takie sytuacje zdarzają się nie tylko u nas. Jewgenij Baszkirow jechał pijany pod wpływem alkoholu, też został złapany, przyszedł do Zagłębia Lubin, zagrał cały sezon, czy półtora sezonu, czy rok. I potem wiadomo, że opuścił Lubin. I Dariusz Dudka miał przypadek, prawda, zdaje się, że tragiczny. Ale to zawsze będzie ten problem. Nie ma sensu się licytować, to, czy kogoś zabiłeś, czy tylko jechałeś. No ale ja nie licytuję, tylko pokazuję przypadki, że w wielu sytuacjach bardzo często potem tacy ludzie grali w reprezentacji. Ja na przykład napisałem na Twitterze, że to się tam dyskutowałem dość mocno, że Wolskiego powinno się ukarać zdecydowanie bardziej. Też powinno się wykorzystać, myślę, ten jego przykład. Czy napisałeś, że nie zasługuje na ostratyzm, tak? Aż taki ostratyzm. Bo chodzi o to, że on zachował się jak... też, prawda? Jakiś bardzo duży. Też... Mam wrażenie, że jest taki ostracyzm, jakby po prostu był, jakby zabił człowieka, nie? To jest taka... ale mógł to zrobić. No wiem, mógł to zrobić, nie? Ale... To, że tym razem to się nie stało. On miał szczęście, znaczy, miał szczęście ktoś, kto nie trafił po prostu na jego drogę, nie? No po prostu... Jest na dzień dzisiejszy, no na pewno jest, no, zachował się jak idiota. Zrobił coś idiotycznego, co na pewno wiele drzwi mu zamknie, i myślę, że tą furtką, jedną z tych furtek jest reprezentacja Polski, tak uważam. No ale też to nie znaczy, żeby go teraz traktować jak jakiegoś trendowatego, któremu ręki nie można podać, nie? No tak, bo też przypadek, o to tylko mi chodzi, żeby po prostu piłkarza, którego, aż tak nie przesadzać. Do którego nawet jeśli nie wyszłoby po roku to, że jechał z ponad 1,5 promila alkoholu we krwi samochodem, wcale nie bylibyśmy przekonani, że to znaczy, nawet bylibyśmy przekonani, że to nie będzie zbawca reprezentacji, bo nie będzie to zbawca reprezentacji, i nie jesteśmy przekonani nawet do tego, czy on by do tej reprezentacji pasował. Może byśmy go wciskali gdzieś w buty jakiegoś zmiennika Szymańskiego, może jakiegoś odciążenia dla Zielińskiego, ale w tym momencie historii, kiedy jest takie natężenie meczów reprezentacyjnych, taka kumulacja, mundial w Katarze, który nie odbywa się w czerwcu, tylko odbywa się w listopadzie, uważam, że dla spokoju tej reprezentacji, a tej reprezentacji na pewno brakuje spokoju, Wolski nie powinien zostać powołany do reprezentacji Polski. No nie. Po prostu zbyt dużo byłoby ewentualnie tych dyskusji, bo faktycznie przekonaliście mnie do tego, że pojawiliby się od razu obrońcy moralności, którzy mieliby pewnie słuszną rację, że Wolski jako pijany kierowca... No dobra, słuchajcie, jeszcze tylko wątek do tych social mediów prowadzonych przez Wisłę Płock, tego jak robią te fajne filmy, no to może fajnie byłoby wykorzystać to jakoś i skoro są takimi kozakami, tutaj bez żadnej szydery w robieniu tego wszystkiego, no to może warto by było wykorzystać jakoś Wolskiego, nie wiem, pokazać jakimś film, jakąś przestrogę dla młodych ludzi, skruchę, że okej, popełniłem błąd, no zrobiłem bardzo źle i trochę gdzieś tam z jego perspektywy. Zrobili, tak jak przedłużyli kontrakt, to go wiem, jak to brzmi, koniu, że to byłoby troszeczkę wyjście poza standard mocne, bo tak się raczej nie robi, ale no mogliby zrobić coś kreatywnego, skoro potrafią robić coś kreatywnego, kiedy jest tak fajnie, a kiedy jest niefajnie, to też bym się czegoś takiego spodziewał. Wiecie co razi? Wolski przeprosił, ale dopiero jak został przyłapany. No to tak, bo tutaj i to nie jest tak, że to się stało po tygodniu, tylko po roku. No, to jest zupełnie inny odbiór tej sytuacji byłoby, gdyby, nie wiem, tydzień po tym zajść, czy miesiąc nawet, Wolski wyszedł sam do kamer i powiedział, jak było, że nie chce nic ukrywać, że jest mu głupio. On to zrobił dopiero po roku, jak zostało to ujawnione w Avonecie, tak? Tak. Tak, więc sytuacja słaba, słabo, chociaż myślę, że w troszkę innym kontekście jest też w Zabrzu, bo tam kolejne zmiany. Dość ciekawe wydarzenie, mianowicie prezes Górnika Zabrze tak mocno parę miesięcy temu zabiegał o zwolnienie Jana Urbana, że teraz zwolniono prezesa Górnika Zabrze. Tak, no to była kuriozalna. Ten cały przypadek Górnika z ostatniego roku jest dosyć kuriozalny, bo przecież tak zwana caryca z Zabrza, czyli prezydent Zabrza, która jako szara eminencja tym klubem zarządza, rok temu nawet nie chciała, żeby do klubu przyszedł Łukasz Podolski, bo obawiała się, że Łukasz Podolski się w tym klubie pojawi, rozejrzy się, zakręci się gdzieś w okolicach gabinetów, złapie dobry kontakt z prezesem, zobaczy, jak ten klub patologicznie jest zarządzany, że ten magistrat właściwie tym klubem
zarządza, rozgłośni to i ona straci wyborców, straci ten głos ludu, straci ten rząd dusz, który, dzięki któremu ona również wygrywa wybory, bo dzięki temu, że wydaje publiczne pieniądze na Górnik Zabrze, no to ma poparcie w kolejnych wyborach i rządzi w Zabrzu od dłuższego czasu. Przypadek pana Szymanka też jest przypadkiem dziwnym o tyle, że tak jak wspomniałeś, ta jego absurdalna wojna z Urbanem, wojna na własne stanowiska, tak, bo on zgłosił, podał się do dymisji w oczekiwaniu, że no jeśli Urban zostaje, no to ja nie zostaję. Zanim stanął Podolski, zanim stanęła Torcida i dopiero wtedy podjęto decyzję, że jednak odchodzi Urban i teraz zaraz okazuje się, że już tego Szymanka nie ma, to w takim razie no, w tym klubie nic nie może pójść tak, jak wszyscy chcieliby chyba, żeby szło, żeby ten klub wyszedł na prostą, żeby nie zbankrutował, żeby nie przedłużał tej swojej agonii, tylko zaczął powoli z niej wychodzić, no bo dzisiaj czytałem, że bilans sprzedaży na przykład koszulek w sklepie klubowym Górnika Zabrze jest najlepszym bilansem spośród wszystkich klubów Ekstraklasy. Oczywiście ten bilans za poprzedni rok, wiadomo, tam oni wykorzystywali ten potencjał marketingowy Podolskiego na tyle, ile mogli. I tam Podolski też sprowadził sponsora, który wyłożył milion, sponsora z Niemiec. I tam wydaje mi się, że mogłoby to iść w dobrym kierunku, tylko musiałoby być to zarządzane przez właściwych ludzi. Tak jak mówią zawsze w Rakowie Częstochowa, tak? Że najważniejsi w klubie są ludzie. Niezależnie od tego, czy jest potencjał regionu, czy ten region jest brzydki, czy piękny, czy jest duży stadion, czy nie, no to zbudujesz potencjał zdrowego klubu na ludziach, a tego w Zabrzu nie rozumieją. No tak, mamy Zabrze jeszcze... jest jeden z największych potencjałów ludzkich, jeśli chodzi o kibiców w Polsce, ale bez zmian właścicielskich ten projekt nie ruszy się powyżej 8 miejsca w Ekstraklasie, a prędzej spadnie. No, i będą się zastanawiać, a dlaczego myśmy spadli? No właśnie dlatego. A tak naprawdę ten spadek nie jest taką nierealną rzeczą, bo mamy też grafikę, która przedstawia zmiany w składzie Górnika Zabrze w porównaniu z poprzednim sezonem i według tych najnowszych informacji Krzysztof Kubica to już jest transfer dokonany, Dariusz Stalmach według Piotra Koźmińskiego trafi do AC Milanu, no ale tych ubytków jest więcej, bo odszedł podstawowy bramkarz Grzegorz Sandomierski. Dwóch obrońców, no to już jest temat z wcześniejszych tygodni okienka. Alassana Manech to jest temat, który może się wydarzyć też według Piotra Koźmińskiego. Nie ma Bartosza Nowaka, ostatnio ten transfer wychodzący został sfinalizowany i tam też była sytuacja, że prezes zapowiadał, że następca Bartosza Nowaka już jest w drodze, już za kilka dni podpisze kontrakt. Się okazało, że nie tylko nie podpisał, ale zamiast tego ściągnęli defensywnego pomocnika. Także w korkach. W ogóle nie, tym, co się dzieje jeszcze w Górniku, świadczy też taka mała sprawa, która dzisiaj się pojawiła w Dzienniku Zachodnim. Nie wiem, czy widzieliście, że tam Ruch zaprosił na wspólną konferencję. Ale wiesz co, to zostało stementowane przez tak? prezesa okay. Górnika, więc myślę, że tutaj temat jest zamknięty. No, ta kadra... Źle wygląda. No. Okaże się, że za jakiś czas zostanie tam Podolski z Dadokiem Janickim. Będą mieli pakę. Myślałem, że nie da się sprowadzić bardziej przeciętnego bramkarza niż Sandomierski, a jednak dali radę. No tak. Kevin Broll nie popisał się w ostatnim spotkaniu. No też... nie tylko w tym. No nie, no, w poprzednich meczach też właśnie to wyglądało nie najlepiej. Trzeba powiedzieć sobie jedną rzecz, że sam Bartosz Gaul wygląda na postać, która nie jest trenerem z przypadku, tak? Ma jakąś tam swoją wizję. Wiadomo, wielu było trenerów, którzy opowiadali piękne historie w mediach i potem to się weryfikowało, ale jemu ten skład regularnie osłabiają, a ten Górnik Zabrze aż tak często nie przegrywa. Dwa ostatnie mecze zremisowane, nawet troszeczkę powiedziałbym, że Górnik miał takie momenty w tych meczach, że wyglądał dobrze. Ale wiesz, to jest najjaśniejszy punkt Górnika, moim zdaniem. Ile można się osłabiać? Żeby nie było.
Najbardziej jeszcze taką potęgującą tą patologię sytuację w tym klubie opowiada historia o tym, jak ten Gaul w ogóle się pojawił w klubie, tak? Jego menadżer wykonał telefon do Lukasa Podolskiego, przegadał z Lukasem Podolskim. Lukas Podolski wziął telefon do tego Bartosza Gaula, porozmawiał z nim i przekazał temat, to jest nowy trener i Bartosz Gaul będzie nowym trenerem. Faktycznie zostało to przyjęte, zaaprobowane, on przyjechał, zastąpił Urbana. Nie jest parodystą, nie jest człowiekiem z przypadku, ale też wydaje mi się, że nie jest na tyle cudotwórcą, żeby tracąc dosłownie wszystkich piłkarzy i atakując Krawczykiem bramkę drużyny przeciwnej, miał szansę na utrzymanie, bo wyobrażam sobie, że w tym składzie Górnik Zabrze jak najbardziej spada z ligi. No, nie wiem, czy zaraz nie będzie miał najsłabszej kadry w tej lidze. Już oczywiście ma doświadczonych zawodników, ale taki spadek wcale nie jest niewiarygodny. Kadra ratuje tak naprawdę tylko nazwisko Podolskiego. No okej, tam jest jeszcze kilku oczywiście fajnych piłkarzy. Nawet Manek, jeśli zostanie, no to jest solidny ligowiec, nawet pewnie więcej niż solidny. Ale tak jakbyśmy mieli ocenić całą kadrę, no to faktycznie tam jakby nie Podolski, to by się powiedzieli, że to jest spadek. To jest dolna połowa ekstraklasy, myślę. No to na pewno, nie? Że tak, Górnik całościowo. No, tak. A propos Górnika Zabrze, mamy też nominacje, bo ankiety są już zakończone, natomiast nominacje do Bąbelka, gdzie znalazł się popularny Olek Paluszek, czyli obrońca Górnika Zabrze. Znalazł się także Olaf Kobacki, autor asysty w meczu Miedzi z Lechią Gdańsk. Znalazł się Mateusz Łęgowski, bardzo dobry mecz zawodnika Pogoni Szczecin, oraz Filip Szymczek, który w końcu notuje liczby, zanotował asystę przy ładnym trafieniu Afonso Souzy i myślę, że tym zgrabnym akcentem możemy też przejść do Borysiuka kolejki, bo tam znalazł się właśnie portugalski pomocnik kolejorza. Taka asysta Szymczaka, przy której się zawsze zastanawiam o zasadności zapisania takiej asysty, tak? No bo Afonso Souza podjął decyzję o strzale z 28 metra, przechodząc już parę kroków, więc de facto Szymczak odegrał podaną od Weldę piłkę na 32 metr na przykład. Ale jak odegrał? Asysta imienia Busquets Messi. Tak, tak. Ale jest. Tak. W gronie nominowanych do Borysiuka jest także Erik Janżas, omawianego przed chwilą Górnika Zabrze, Damian Dąbrowski, który uczcił swoje urodziny pięknym golem z dystansu, oraz Karol Danielak. I tak naprawdę w tej kolejce moglibyśmy wybrać jeszcze dwie, trzy takie ładne bramki, nie wiem, Bartłomiej Pawłowski, Carlitos, całkiem niezła akcja, które by się załapały do tego Narsing głosowania. Tak, więc może was zapytam, które trafienie waszym zdaniem najładniejsze, które byście jeszcze docenili? Erik Janża, chyba najtrudniejszy. Okej. Z tych tutaj, tak? Ja myślę, że na przykład... Ja bym Dąbrowskiego. Tak. No w przypadku Dąbrowskiego tam jest też, co mnie zaszokowało, to ile on miał miejsca. No właśnie, a Janża nie miał tyle miejsca i czasu. A zarówno Souza, zarówno Dąbrowski. Tak, no miał łatwiej, ale żeby tak idealnie dokręcić piłkę po prostu. A defensywa Jagiellonii to nie jest najmocniejsza jej strona. No nie. Te tracone przez jego bramki bywają komiczne. Zastanawiam się, co musi zrobić Mateusz Skrzypczak, żeby wylecieć ze składu Jagiellonii, bo w tym spotkaniu akurat nie był aż tak tragiczny, ale no w 19 minucie też miał taką obcinkę, taką stratę na 16 metrze. Właśnie dla mnie to jest hit. Masz taką Jagiellonię, masz Pazdana, obok gra Skrzypczak. Jaki to jest w ogóle kontrast? No tam jest oczywiście w tym momencie problem z kontuzjami i to też w jakimś stopniu wymusza wystawianie Mateusza Skrzypczaka, ale no nie wiem, czy Ismael Puerto na środku defensywy byłby aż takim ale elektrykiem. Ale Puerto już mógłby wcześniej grać normalnie, kiedy tak, on już był gotowy wcześniej, tak, więc to nie jest tak, że Skrzypczak musi grać, bo ktoś wydaje, znaczy jestem pewien, lepszy na jego pozycji by się znalazł, więc nie wiem, co trener Stolarczyk widzi w Skrzypczaku, czy może w niego wierzy aż tak. Może. Chociaż w sumie, jaki to był mecz? Chyba z Miedzią, tak, że po tej żółtej kartce ściągnął go po 45 minutach. No to nie dziwi, bo no. Znaczy wiedział, co się szykuje. Także z tą wiarą to też nie wiem do końca, jak to jest, ale Jagiellonia to generalnie taki zespół, który no to podobnie jak z Górnikiem, podobnie jak z Lechią, no, to są takie zespoły, po których nie ma co się spodziewać więcej, bo to są zespoły, które no są w tej ekstraklasie, ale czy dzisiaj, gdyby takiej Jagiellonii nie było w niej, to czy byśmy za nią tęsknili? Poza kilkoma piłkarzami? Nie, no trochę byśmy tęsknili, nie bądź takim brutalnym. No ale
No ale oglądamy te mecze Jagiellonii. No, czy to są pasjonujące jakieś spotkania? Jagiellonia ma ten problem, że to jest zresztą problem drużyny Macieja Stolarczyka, że one są w ofensywie znośne, bo mają dużo swobody, natomiast w defensywie są słabe, bo po prostu Maciej Stolarczyk raczej nie jest takim trenerem, który ma jakiś wybitny warsztat i tak te drużyny układa, że one stają się później ligowymi maszynami. I to właśnie widać w Jadze, że tam brakuje takiego ułożenia w defensywie, takiej organizacji gry. Takim... A z drugiej strony nie mają tak słabych piłkarzy. Żeby... Słabych piłkarzy nie mają tam ale jakby... jest trochę rozstrzał między obroną a ofensywą. No to w ofensywie też. No masz Guala też... i Maza, tak, a tu masz Skrzypczaka. No i masz tam jeszcze Bidę, który moim zdaniem jest piłkarzem na pierwszą ligę w tym momencie. No Bidę się zatrzymał w rozwoju, tak, to prawda. Skrzypczak pewnie. Więc Jagiellonia nie zrobi kroku do przodu, jeżeli w jej składzie nadal będą piłkarze, którzy znacznie obniżają jej poziom. Fajnie, że jest taki Nene, super, bo to jest fajny dodatek w ogóle w skali całej Ekstraklasy. Trafił piłka. Na koszulki okolicznościowe przecież. No. Nene tam. To mogła być także nominacja do fajnie, fajnie, że taki piłkarz jest z Jagiellonii, ale też, no, też fajnie, gdyby tacy piłkarze jak Bida czy Skrzypczak z tej Jagiellonii sobie poszli po prostu. Nie, wspomniałeś o Bidzie. Się nie nadają na ten poziom. Bidzie przydałaby się taka, mam wrażenie, to jest kontrowersyjna opinia, mam tego świadomość, ale przydałaby się taka ręka dawnego probierza, bo Bida w momencie, kiedy wchodził do Ekstraklasy, to było jakieś, nie wiem, 3 lata temu, czy 2,5, naprawdę wyglądał obiecująco. Tak, tak. Naprawdę potrafił i nawet jakiś konkret dać i był przebojowy, ale wpadł w trochę w taką pułapkę niektórych młodzieżowców właśnie wprowadzanych przez Michała Probierza za dawnych czasów w Jagiellonii czy w Krakowie. Oczywiście w tej Krakowie wprowadzał mniej, że nagle zgubił gdzieś ten swój rytm i zgubił na siebie pomysł i wtedy Probierz bardzo często twardą ręką takiego gościa sadzał na ławce albo w ogóle go odstawiał, dawał mu, nie wiem, urlop, przerwę czy tak dalej i po jakimś czasie już często przy innym trenerze, tak jak przy trenerze Zielińskim Frekowi, to już potem wychodziło, że ci zawodnicy się rozwijali, tak jak Rekoczy czy Myszor, taki przykład. Bo Probierz ich prowadził bardzo twardą ręką. Ale skoro jesteśmy przy tym meczu, to też parę słów możemy poświęcić Pogoni Szczecin, bo wcześniej nominację do Jastrzębia Kolejki daliśmy Pontusowi Almqvistowi, który zagrał bardzo dobre spotkanie i ogółem to był solidny mecz Pogoni w ofensywie. Troszkę te Jagiellonie rozpykali, no mówiliśmy o problemach Jagi, ale mimo wszystko Pogoń też można docenić. Trzeba docenić Łęgowskiego na pewno, który grał świetnie, miał odbiory, zaliczył no, asystem, co tu mówić. Przecież wiadomo, że tam najwięcej zrobił Dąbrowski. Almqvist się świetnie pokazał, bo o nim mówiono właśnie, że będzie takim piłkarzem efektownym, ruchliwym i tak dalej, i tak dalej. I zaczyna wchodzić na te obroty. Daje trenerowi alternatywę co do Zachowicza, mogą grać też razem. Dobrze grał Dąbrowski, na swoim poziomie Grosicki, no wszystko się tam zgadzało i taką Pogoń chce się oglądać, natomiast Kamil Grosicki też jeszcze mówi o potrzebie wzmocnień w tym okienku. Nie wiem, czy to się wydarzy, ale... To mi się wydaje, że największe wzmocnienia Pogoni to by mogły nastąpić w defensywie, bo tam jednak cały czas... Nie chodzi o to, żeby zastąpić. Ściągnęli lewego obrońcę i gdzieś zaginął chłopak. Tak, tak. Ale tak to jest. Już jest z piłkarzami z rezerw FC Porto, wiem z doświadczenia z Radomia. W każdym razie tam faktycznie przydałby się jeszcze jakiś stoper przy zdrowiu Cecha ale i Ale Luis Mata też chyba był z rezerw Porto, nie? O kurczę, teraz tak mi się wydaje, że Luis Mata przychodził z rezerw, ale nie wiem, czy akurat Porto. Tak, ale no Porto chyba Porto i zaraz to sprawdzimy. I przez pierwsze pół roku też mniej grywał, a potem wszedł na boisko i był bardzo wiesz co, słyszałem, że ten Borges, bo to jest Leo Borges, jeśli dobrze pamiętam. Chyba tym samym trybem poszli. To prawda, przychodził tak. Z rezerw FC Porto. Tak. Czuję tą satysfakcję taką małą, jak się udało mi to ale wcześniej był wypożyczony do Kartageny. Ach, to w takim razie nie. W każdym razie Leo Borges, faktycznie słyszałem pozytywne opinie o nim z Portugalii, że to jest taki zawodnik z potencjałem. No i na których pozycjach jeszcze by się mogła Pogoń wzmocnić? No oprócz tego stopera, bo mówię, tam się przydał po prostu jakiś zmiennik, który by w razie czego wskoczył, gdyby tak jak w poprzednim sezonie w końcówce zdarzyła się taka seria, że tam po prostu trochę brakowało obrońców. Ja uważam, że Pogoń ma na tyle silny skład, że nie powinna zasłaniać się jakimiś, nie wiem, opowieściami o słabym okienku transferowym. Generalnie uważam, że
tym letnim okienku transferowym, w tym ostatnim okresie znacznie środowisko piłkarskie przeszacowało możliwości polskich klubów, jeśli chodzi o transfery. Ty, Szymon, wspominałeś, że napisałeś o tym tekst, ale już abstrahując od tego, czy polskie kluby wydają pieniądze, czy sprowadzają piłkarzy za, czy nie, czemu nie sprowadzają piłkarzy za 2 czy 3 miliony, to akurat w przypadku Pogoni czy Rakowa Częstochowa nie rozmawiałbym tutaj o jakiejś wielkiej potrzebie transferów. Tutaj przyszedł nowy trener w przypadku Pogoni i to on musi zaproponować nową wizję kierunku tego klubu. To on musi popracować z tymi zawodnikami, których otrzymał, dostał i z którymi pracuje, ze zawodnikami bardzo dobrymi. I obowiązkiem Pogoni jest to, żeby znaleźć się na podium i obowiązkiem Pogoni jest, żeby zacząć w tym składzie, bardzo mocnym składzie, w końcu coś wygrywać, bo był taki moment w poprzednim sezonie, że wydawało się, że Pogoń trochę z drugiego szeregu, bo z drugiego szeregu, ale będzie najgroźniejszym przeciwnikiem dla Lecha Poznań i coś tam się zepsuło na samym końcu, może nie w samej końcówce sezonu, co w pewnym momencie po prostu tam siadło, ale to jest zespół konsekwentny. Jeśli Gustafsson to dobrze ułoży, no to będzie wyglądało dobrze i trochę nie rozumiem tego, co powiedział Grosicki, a też mam takie wrażenie, że takie same zarzuty padały do dyrektora Adamczuka, który mówił od razu: my już swoje zrobiliśmy w czasie tego okienka transferowego, nie będzie już nowych transferów i nie wiem, czy... Tam paradoksalnie najlepszym nowym transferem, czy najlepszym transferem tego okna może być też to, że oni się nie osłabili, że nie sprzedali Kowalczyka na przykład. A Almqvist może być super W takich okolicznościach i też przy problemach Lecha, który już stracił tyle punktów, Pogoń powinniśmy wymagać od Pogoni, żeby to była walka realna o wicemistrzostwo. O mistrzostwo. Mistrzostwo nawet, tak. No, wydaje mi się, stawiałbym jednak nadal wyżej Raków w kontekście mistrzostwa. Ale skoro rok temu grali o mistrzostwo prawie do końca, to czemu teraz mieli grać o wicemistrzostwo? No bo też jakoś znacznie nie wzmocnili względem poprzedniego sezonu. Nie wiem, czy tam po prostu nie będzie ten sam schemat, że będą jechali po prostu równo, a gdzieś na końcu czegoś zabraknie. Ale znają się. A mi się wydaje, że zamienić Parzyszkę na Lundqvista to jest dobry ruch i solidne wzmocnienie. To jest minimum wicemistrzostwo, nie? Że w tym sezonie. Skoro się nie osłabili, a są nawet odrobinę mocniejsi, no to minimum wicemistrzostwo. Ale to jest też czas, żeby przełamać tą długą niemoc pucharową. No to już zbyt długo trwa. Jeśli jest tak mądrze budowany klub, to w końcu musi zdobyć jakieś trofeum. Słuchajcie, bo my o transferach objechaliśmy Górnik Zabrze, a tutaj Górnik Zabrze dopiął transfer napastnika. Słoweniec Amadej Marosza został nowym zawodnikiem Górnika Zabrze. 28-letni napastnik podpisał kontrakt dwuletni z opcją przedłużenia. To jest zawodnik, który swego czasu strzelił bramkę Tottenhamowi w Lidze Konferencji w barwach NS Mura. Wiem, bo pisałem o tym klubie. Jeśli kibice Górnika chcą wiedzieć troszkę więcej o nowym napastniku, to w tym tekście o Murze chyba takie informacje tam też o nim są. Ostatnio grał... że Filip Leśniak asystował Harrymu Kane'owi przy bramce w Premier League. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o Filipie Leśniaku... O tym można zrobić wywiad, Szymon, słuchaj. Ale ten wywiad już powstał. To tak, Jan Mazurek tak. Już... Nie, o teraz o tym nowym zawodniku, wiesz. Bramka z Tottenhamem. Tak, ale prawda jest taka, że to jest akurat całkiem solidny strzelec. Okay. To jest Słoweniec, ale w poprzednim sezonie strzelił 6 bramek w Lidze Cypryjskiej w AL-u Limassol. Czyli Krawczyk może zjechać do bazy. No wygląda na to, w Górniku będzie miał kto strzelać bramki. Co jest niewątpliwie jakimś plusem. No dobrze, zobaczmy sobie nominacje do jedenastki kolejki. To głosowanie jest już zakończone, ale warto wiedzieć, z jakiego grona wybieraliśmy tych zawodników. Ciekawa sytuacja wśród bramkarzy, bo tydzień temu było dokładnie takie samo grono nominowane. Adrian Lis, Paweł Lenarczyk, Henrich Rawas, każdy solidny występ, chociaż tam też Bartosz Mrozek się zakręcił, myślę, koło nominacji. Środkowi obrońcy będzie ustawienie z trójką defensorów, więc tutaj 6 nominowanych. Stratos Sfarnas, Mario Zebić, Dawid Szymonowicz, Mateusz Żyro, Antonio Milić, Artur Jędrzejczyk. Kogo byście wyróżnili z tego grona? Kto się wam najbardziej podobał? Lenarcik. Ja bym dodał słówko o Rawasie, że nie ma może jakichś takich występów znacznie ponad kreskę, takich fenomenalnych do tej pory, ale wygląda solidnie. Myślę, że kibice Widzewa po prostu
jak podchodzą do tych meczów, to nie muszą mieć obaw, że coś ich bramkarz spartoli. To był bardzo to ciekawy transfer w pierwszej lidze, bo Jakub Wrąbel, który wyróżniał się też na tle zaplecza Ekstraklasy w tej statystyce uratowanych bramek, no doznał kontuzji, trzeba było go zastąpić i wtedy sięgnięto właśnie po Rawasa, który na Słowacji z kolei się wyróżniał dokładnie tym samym, więc tutaj... No ma trochę pecha Wrąbel, bo zrobił awans z Stalą Mielec, tak? No ma. I nie przyszło mu zagrać w Ekstraklasie, a nie wykluczone, że też chyba był jednym z najlepszych bramkarzy wtedy pierwszej lidze i teraz zrobił awans z Widzewem i zanosi się na to, że wróci, tak, do zdrowia i pewnie też będzie drugim bramkarzem, tak, za Rawasem. Życie bramkarza nie jest łatwe. Możemy przejść dalej. Mamy lewych wahadłowych, mamy prawych wahadłowych. Na lewym wahadle troszkę z konieczności Luciano Narsing, dlatego też doszło do ciekawej sytuacji, że dwóch lewych wahadłowych mamy w Miedzi Legnica, ale to nie szkodzi. Jak już wygrali, to można ich chwalić. Erik Janża z Górnika Zabrze, na prawym wahadle Karol Danielak, Mateusz Wdowiak i Kamil Grosicki, środkowi pomocnicy Afonso Souza, Szymon Czysz, Taras Romanczuk i Damian Dąbrowski. Myślę, że z tego grona trochę pominęliśmy piękną bramkę Karola Danielaka, kiedy omawialiśmy Borysiuków kolejki, a to też był udany mecz, bo później zaliczył Danielak asystę. Co prawda taką asystę jak Filip Szymczak do Afonso Souzy. Tak, tym bardziej, że Pawłowski nie chciał strzelać w ogóle. A skąd wiesz, że nie chciał? No sam powiedział, że nie chciał strzelać. A no to w takim razie możemy uwierzyć. Dlatego dodam słówko też o Narsingu, że w sumie pamiętam ten odbiór wieści o nadchodzącym transferze do Miedzi Legnica, no to te zdania były mocno podzielone, że tutaj przychodzi już odcinać kupony. I że czy wiesz co, ja szczerze myślałem, że on będzie właśnie takim największym szrotem z tego co. Też w klubie się bali właśnie, że nie, no że to jest taki transfer... Myśleli, że będzie największym szrotem. Nie, że to jest taki transfer klubu i transfer pułapka po prostu, że wielkie nazwisko, no jak się sprawdzi, no to powiedzą ludzie, no musiał się sprawdzić, bo wielkie, nie? A jak się nie sprawdzi, no to wielka porażka, no więc... Ale na razie on nie zagrał tak naprawdę słabego meczu, powinien mieć już kilka asyst, tylko gdyby... Tacy piłkarze jak Olaf Kobacki lepiej potrafili wykorzystywać sytuacje 200%, no to już miałby lepsze liczby. To prawda. Dalej mamy ofensywnych pomocników i napastników, czyli zamykamy nasze nominacje. Bartosz Nowak, Bartłomiej Pawłowski, Władysław Koczerchin, Bartosz Śpiączka, Carlitos Pontus Almqvist, Adam Zrelak. Koczerchin też jest dość ciekawym zawodnikiem. Wstęp tę rundę wiosenną miał dość taką przeciętną i wydawało się, że dołączy do szerokiego grona piłkarzy sprowadzonych z Ukrainy, którzy nie zabłysnęli, ale w tym sezonie trzeba przyznać, że tak godnie zastępuje Iwiego Lopeza w lidze na razie. Napastnicy. Bartosz Śpiączka, czyli niedoszły transfer Lecha Poznań. Czwarta bramka w sezonie. Też, no cóż, głową można upolować coś w Radomiu. Zwłaszcza jak się skacze z Mateuszem Cichockim. No niestety często te główki Mateusz przegrywa. Łukasiewicz kompromitował przy tym. Przy tej bramce. No nie, no to już był w ogóle dramat. Troszkę takie tempo jak na Orlik. Spacerowe, tak. Jak wiele może zmienić brak jednego zawodnika? Ja w ogóle nie wiem, czy na miejscu Korony, gdyby pojawiła się naprawdę dobra oferta za Śpiączkę od Lecha, no bo jest ten niby powrót do jego tematu, no to czy ja bym się zgodził w ogóle na oddanie teraz Śpiączki? Że... No nie, no bez sensu. Nawet gdyby sypnęli naprawdę dużym groszem, takim ogromnym. Taka, że Korona by sobie nie znalazła teraz takiego napastnika. Tak, chociaż, że... no, nie wiem, Piotr Parzyszek rozwiązał kontrakt z Frosinone, więc... I gdzieś się kręci wokół Ekstraklasy Teodorczyk. Podejrzewam, że więcej płacą za utrzymanie w tej lidze niż tyle, jakby chciał włożyć lek za Śpiączkę. To prawda. A Bartosz Śpiączka jest po prostu bardzo dobrze dopasowany też do Korony, tak. To trzeba przyznać, że to jest zawodnik. No bezcenny. A do Lecha nie wiadomo, czy byś tak dopasował. Nie, no w Lechu to jest, też, to jest taki dylemat. Ja myślę, że tutaj Lech chciał trochę pograć na sentymencie, bo Bartosz Śpiączka jest kibicem kolejorza, więc pewnie łatwiej byłoby go namówić na rolę rezerwowego, niż gdyby w ogóle nie miał żadnych związków z tym klubem. Ale z drugiej strony, no czy też taka forma zmiennika, kiedy jesteś z góry skazany na bycie numerem drugim, jest aż tak ciekawa. No, Sobiechowi odpowiada idealnie być numerem 3 czy tam 5. No, warto Śpiączka woli strzelać bramki Radomiakowi. A to fajnie w ogóle wygląda w tych Beniaminkach, dwóch Beniaminkach, że Widzew ma taką kluczową właśnie postać jak Bartłomieja Pawłowskiego, Korona ma Śpiączkę. Dlatego w Miedzi brakuje kogoś takiego teraz, takiej jednej wyraźnej postaci. A skoro o Widzewie, mamy też
murarza kolejki. Murarzem kolejki został w tym tygodniu Mateusz Żyro, lider defensywy Widzewa Łódź. 12 z 15 wygranych pojedynków, 16 odzyskanych piłek, 9 wybić, 3 z 4. I teraz powstaje zasadne pytanie, czy to najlepszy Żyro w Polsce, w polskiej piłce w tej chwili. U mnie w karierze w FM-ie Michał Żyro ostatnio się dwie bramki Stali Rzeszów. No to strzela też chyba w lidze, w pierwszej lidze, nie? Strzelił bardzo ładną bramkę ostatnio Mateusz Żyro, chociaż teraz Angel Rodado pewnie go troszkę odciąży z pozycji numer 9. Tak. Będziesz na dziewiątce grał. Też na? Tak? Ale marnuję dużo. Czyli masz podobną myśl szkoleniową co Jerzy Brzęczek. Nie wiem, bo ja, wiesz co, u mnie grałem Błaszczykowski na ósemce. Naprawdę, ale zajebiście grałem na ósemce. Polecam. To jest coś, czego polska piłka potrzebowała, żeby ruszyć do przodu. Ale chwilkę może o tym Widzewie, no bo jakby nie patrzeć, Wisła Płock znalazła pogromcę, którym okazał się Beniaminek, co jest pewnie jakimś zaskoczeniem. Dla mnie nie jest to zaskoczeniem, bo te wszystkie... powiedzmy w cudzysłowie efemerydy, tak? Czyli takie sensacje początków sezonu, są często w końcu weryfikowane, bo da się znaleźć na nie sposób i to nie są zazwyczaj pomysły, no niestety da się. Pomysły z kosmosu, które nagle okazuje się, że one rewolucjonizują piłkę nożną. Paweł Stano pokazał, że jest dobrym trenerem na Słowacji, pracując w Żylinie. Zbudował paru młodych zawodników, zrobił wynik i wydaje mi się, że też stać go na to tutaj w Płocku, tylko że takim sufitem Wisły Płock jest faktycznie piąte, szóste miejsce, może czwarte, mogą się zakręcić w okolicach europejskich pucharów, ale na dłuższą metę to nie jest klub, który w tych warunkach, czy przy tym składzie bardzo przyzwoitym i bardzo skonsolidowanym jak na ekstraklasę, może walczyć o mistrzostwo kraju. I takim samym przypadkiem była Cracovia, o której ja już przed sezonem pisałem, że... Słuchaj, ty jesteś cwany, bo jak Cracovia dobrze grała, to siebie nie było. To odmawiałem chłopakom przyjście do programów, a jak już przyszła teraz seria tak porażek... tak za mną też było. Mieć wreszcie wygrała i jest. Tak, seria porażek, to faktycznie jesteśmy w stanie sobie to zweryfikować i też Jacek Zieliński jest jednak trenerem, który ostatni większy sukces odniósł, czy ostatnie mistrzostwo kraju, tak? Zdobył ile? 12 lat temu, czy 11 lat temu? Z Lechem Poznań, tak? Tak. No właśnie, to jest przedpotop, to nawet tutaj nie rozmawiamy o czasach, kiedy piłka nożna była taka sama. Ja w ogóle jeszcze wtedy nie potrafiłem rąk używać, tak? No powiedzmy w cudzysłowie, no ale generalnie o to chodzi. I więc musimy zrozumieć to, że dzisiaj mamy parę klubów w Polsce, dzięki Bogu, które faktycznie będą prędzej czy później o to mistrzostwo kraju walczyć. To jest Raków Częstochowa, to jest Pogoń Szczecin, to jest Lech Poznań, czy to teraz, czy za rok, czy w innym sezonie. I to jest Legia Warszawa, która tym swoim potencjałem jednak miasta, potencjałem klubu, marki i tak dalej, siłą rzeczy się będzie w tej czołówce plątać. I trzeba powiedzieć, że i Cracovia, i Wisła Płock, mimo że Wisła przegrała dopiero teraz, myślę, że najlepiej będzie definiowała ta grupa, w której Górnik Zabrze za Marcina Brosza był dwa lata temu, kiedy zaczął absolutnie fenomenalnie i Marcin Brosz zupełnie zmienił system, ta drużyna grała w świetną piłkę, ale Sana Manek strzelił taki pięknego gola z Zewniakiem z 25 metrów ze Stalą Mielec w wygranym meczu i wtedy wydawało się, że w ogóle ta cała drużyna się składa idealnie, a potem przyszła seria porażek. Nie porównuję tego przypadku do wejścia Radosława Sobolewskiego, no bo to wtedy to był jakiś w ogóle ewenement, że nagle po Ojrzyńskim chyba tak wchodził Sobolewski do Wisły Płock. Być może. Tak. Nagle tam zaczęło gryźć tak, że po Ale czemu Wisła Płock nie może być Piastem Gliwice w twojej opinii? Czemu nie? Bo i mnie Wisła Płock imponuje przede wszystkim tym kapitalnym przygotowaniem fizycznym. Myślę, że to jest podstawa, na której można przejechać rundę jesienną bez większych potknięć. Czemu nie może być? To też pokazuje, myślę, kontekst tego transferu Michalskiego. Że Okej, no to też jest temat, bo w tym momencie Wisła Płock traci jednego z liderów. Tak, no jeżeli ja masz... takie pieniądze się nie połaś. Jeśli masz wyższe ambicje i widzisz, że to żre i że jest tutaj jakiś duży potencjał, no to robisz wszystko, żeby tego zawodnika zatrzymać, nawet jeśli to jest jego inwencja. Tylko wiesz co, no ja właśnie znając kulisy tego ruchu, wiem, że Wisła bardzo chciała zatrzymać Michalskiego, tylko on był już tak zdeterminowany na wyjazd, że... Ale Kondzior też chciał iść do Lecha. No i właśnie, i to jest też fajne jakieś porównanie, nie? Że Piast potrafi jednak zatrzymać tego kluczowego zawodnika,
A Wisła Płock, no to też pewnie mają na to wpływ te problemy finansowe z przyszłości niedalekiej. Że no tak, to też Wisła Płock musi jednak na kimś zarabiać, a też w tej chwili nie ma tak wielu piłkarzy, na których może zarobić sensowne pieniądze. A na kim pieniądze zarobić może Widzew, bo wywołałem temat Widzewa, a my ciągle o Wiśle Płock, więc później powiedzą, że nie doceniamy klubu z Łodzi. Nie, ale Widzew też trzeba przyznać, że mimo wszystko jest takim niespodziewanym pogromcą Wisły Płock. No, ja pamiętam w zapowiedziach różnych jakichś przedsezonowych, Widzew był często rozpatrywany jako jeden ze spadkowiczów. Mi nawet się wydawało, że to jest taki naturalny wybór, że trzeba po prostu ten Widzew wśród tych trzech ekip najgorszych postawić. No ale wygląda na to, że ale wiesz co, nie trzeba tam jakichś wielkich nazwisk, wystarczy tylko fajny trener z fajną koncepcją, dobre przygotowanie fizyczne, tak jak powiedziałeś, no i dzieje się. Tylko wiesz co, Widzew, jak patrzyłem na Twitterze, nie znam. Ale i tak wciąż potrzebuje wzmocnień, moim zdaniem. Nie pamiętam teraz zimą, jakie to jest konto, natomiast regularnie pojawiają się takie podsumowania przewidywań bukmacherów i przewidywanych punktów na koniec sezonu. I tam cały czas w tej ostatniej trójce jest bodajże właśnie Widzew Mieci Korona. No. Więc cały czas jakby jest typowany do spadku, więc nie wiem, czy niezbyt pochopnie teraz doceniamy Widzew tylko dlatego, że pokonał Wisłę Płock. No ja też myślę, że spokojnie. Naprawdę ta tabela jest tak spłaszczona teraz, że dwa tygodnie możemy mówić w innych nastrojach o każdej z drużyn. Prawie że. Znaczy, na pewno Widzew jest jakimś zaskoczeniem, tak? No już dorobił się w tym momencie takiej liczby punktów, po której byśmy się po nim nie spodziewali. Gdyby, powiedzmy, udało się podtrzymać takie tempo, no to myślę, że utrzymanie na spokojnie byłoby w zasięgu. Już nie mówię o jakichś takich dywagacjach pokroju Widzew w pierwszej dziesiątce, bo są też tacy kibice, którzy... Ale rzuciłeś wczoraj hasło, że Widzew... Nie, właśnie ja powiedziałem, bo to zostało wyrwane z kontekstu. Ja mówiłem, że nie. Że zawsze się tak mówi. Nie, wyrwane z kontekstu było, że nie, no że spokojnie, żadna ósemka, żadna właśnie dziesiątka, tylko spokojnie, nie? Że utrzymanie. Okej, no jest to... Tam się dużo zgadza po prostu na ten moment. No nie, no mnie na pewno imponuje to, że Widzew punktuje taką bardziej odważną, bardziej ofensywną grą, nie takim cofnięciem się, więc też pokazuje, że jako Beniaminek można w ten sposób grać i to nie jest bojaźliwy przede wszystkim. Potrafi też grać do końca, strzela bramki w końcówkach, potrafi zagrać ostrzej, potrafi zagrać ładniejszą piłkę, więc no jest generalnie widzę wszechstronny. Wiadomo, że w wielu meczach to nie wystarczy, bo jakość przeważy, ale z takimi rywalami, powiedzmy, z dolnej połowy tabeli, no to oni sobie na spokojnie powinni ciłać punkty. No ja bym życzył Widzewowi utrzymania, nie dlatego, że nie przez jakieś osobiste sympatie, tylko po prostu no fajnie jest mieć klub z taką bazą kibiców, tak, bo to jest zawsze podstawa do... Z historią Animozji, z Legią Warszawa. Też, ale wiesz, mi już chodzi tylko o tę bazę kibiców. Jak masz 17,5 tysiąca osób, czy nawet więcej, które zawsze przychodzi co tydzień, co dwa tygodnie na stadion, która ta baza wykupuje karnety zawsze, to masz też podstawę budżetową, żeby budować coś i klimat, więcej. I klimat meczu. Też oczywiście nie mówię, że tam jest wszystko idealnie, no bo też tam była... Wiadomo. Sytuacja z działem analiz, który w końcu gdzieś się rozmył, a był taki zalążek takiego, bym powiedział, może zmierzania w kierunku Rakowa Częstochowa. Natomiast my zmierzamy powoli do końca tego programu, więc możemy sobie zobaczyć, kogo wybraliście do jedenastki. A jeszcze chwilka, okej. To możemy w takim razie zobaczyć sobie, kogo wybraliśmy Dzbanem, Jastrzębiem, Bąbelkiem i Borysiukiem kolejki. Jastrzębiem kolejki według was został Bartosz Nowak, 48% głosów. Drugi był Pontus Almqvist. Trzeci Bogdan Wilk. Czwarty Paweł Lenarcik. Bogdana Wilka docenili widzowie tak, bardziej niż dwa najbardziej rozpoznawalne nazwiska u góry i dwa najmniej na dole, to wiadomo. Tak, bo Bogdan Wilk działa gabinetowo głównie, no... Nie wiem, czy ten wybór Bartosza Nowaka w tym wypadku był jakiś spektakularny, tym bardziej po takim tygodniu, kiedy jednak on słabo zagrał w Słowacji Praga, więc ja bym od tego nie abstrahował, tak? Gdyby był skuteczniejszy też w pierwszym meczu ze Słowacją Praga, to już wiadomo, że zamierzchły czasy. Też może Raków byłby teraz w lidze konferencji, więc to, że on gra na swoim poziomie w Ekstraklasie,
a uważam, że zagrał tylko trochę lepiej niż na przykład Koczergin, no to akurat wybrać go Jastrzębiem Tygodnia na cały... To chyba tylko przez wzgląd na to, że ma faktycznie duże i rozpoznawalne nazwisko, jedno z trzech najbardziej rozpoznawalnych w Polsce. Nowe. Czyli kogo byś wybrał z tego, z tej czwórki twoim zdaniem? Kto najbardziej zasłużył? Chyba Bogdana Wilka bym wybrał. No. Ja nie wiem, czy więcej nie miał do powiedzenia przy blokadzie tego transferu pan Kałuża. Tak, bo się jakoś skonsultowali z nim w tej sprawie chyba, prawda? No tak, tak, tak. W jakim kontekście? Możesz rozwinąć tę myśl. Wiesz co, no przecież była taka sytuacja, że Karol Klimczak miał się spotkać z panem Kałużą, tak? A wątpię, żeby Bogdan Wilk miał aż tak mocną pozycję, że mógłby sobie sam dysponować kwotą. No teraz przy tym kursie to ponad 3 miliony złotych. No ale też, wiesz, jakby nie patrzeć, ciężko byłoby zastąpić takiego zawodnika jak Damian Kądzior, biorąc nie, pod... Nie, no tak, ale jeśli wydaje mi się, że jeśli pan Kałuża powiedziałby sprzedaj tego Kądziora, to by go sprzedał. Chyba umieliby wytłumaczyć to przyjściem Feliksa. Że powiedzieli, bo nie ma Kądziora, ale jest Felix, to w takim razie jest może nie 1-1, ale tam jest nowy gwiazdor. Tak? Czy postać, co? Nie wiem. Tak patrząc, znów się odwołam do tego tekstu, ale też po prostu do czystych wyliczeń, ile punktów dawał Damian Kądzior Piastowi Gliwice, to myślę, że jednak ciężko byłoby, żeby wytłumaczyć, że Jorge Felix, który przychodził po słabszym sezonie w Sivasspor'ze, wspiął się na ten sam poziom. Ale może by zagrać sentymentem jednak. Felix był, wiesz, częścią mistrzowskiej kampanii. Nie? To jest też w ogóle taki temat transferowy, że w Polsce często się idzie w ten sentyment, żeby łatwiej wytłumaczyć jakiś ruch, nie? Tak samo Michał Halik do Lecha Poznań byłby trochę sentyment. Dlatego Halik ludzie nie rozumieją, dlaczego w Rakowie gra Gutkowski z nataku, bo no, nie, widząc takiego Gutkowskiza, tak osobiście uważam, i chcieliby tam widzieć napastnika, który kiedyś na przykład, nie wiem, no takiego... Przykładowo, to jest inny przypadek, tak? No bo Felix może być napastnikiem, może być pomocnikiem, ale chcieliby tam widzieć takiego Felixa i Maza, czy kogoś takiego, kto jest spektakularny, przebojowy i tak dalej. Ale jeśli do tego, to nie ma Rokiego, to nie wiem, czy ktoś będzie polemizował, ale jeśli do takiego systemu jak w Rakowie pasuje Piasecki, Gutkowski, z czym Usiolik, to ja ufam Papszunowi, który osiąga z tym Rakowem jakiś tam mniejszy czy większy sukces, a mam wrażenie, że większy, że najlepszym wyborem na tę pozycję jest zawodnik o tym profilu. I ja rozumiem te akademickie dyskusje, ale jednak mimo wszystko mam wrażenie, że w takim Rakowie jednak podchodzą do tej sprawy bardziej analitycznie niż jakimś tam sentymentem. Ja ufam. Nie, no, z napastnikiem przeszli te sławy. Co? Z napastnikiem Janek, przeszli też wyciągam te kartę. Napastnik uważam, że strzelać bramki. Ale nawiązujesz do tego, że Musiolik przyjął sobie piłkę, tak i mu wypadła jak bieg. Między innymi uważam, że wystawienie Musiolika zamiast Piaseckiego albo Gutkowskisa było błędem. No to było pewnie spowodowane tym, że w pierwszym meczu Musiolik porozbijał i zmęczył tę Slawię. No tutaj raczej innych zadań nie miał. Ale w drugim spotkaniu, kiedy Gutkowski pojawił się na boisku, no to przecież on wypuścił Mateusza Wdowiaka i no, dlatego powinien mieć asystę. No dlatego też mówię, że ale błędem myślę, że było granie Musiolik. W optyce, moim zdaniem. Ja się z tym zgadzam, ale z drugiej strony podajesz za przykład osobę, która mogłaby grać Gutkowskisa, tak? Tak, uważam, że... No właśnie, ale to jest dalej, powiedzmy, że jakby ten sam profil, w ramach tego samego profilu rozmawiam o zawodnika, tylko Gutkowski jest lepszym strzelcem. Zgadzamy się po prostu z tobą, Janek, w 2/3, czyli tak. Gutkowskis, tak? Piasecki, tak? Musiolik, nie. A gdyby ten był Iszak, to uważasz, żeby przeszli, czy nie? I tu już właśnie jest ta dyskusja. To jest w tej formie, nie? No, ciężko tak porównywać, widzisz? Ale też jakby nie patrzeć, bo pisałem tekst w trakcie tygodnia o tym, że Raków planował... Ale można znaleźć też silnych, wysokich i skutecznych napastników. No to tak, nie jest zakazane. Tak. Gutkowski z parę goli strzelił. Nawet Prijowicz na przykład. Tak. A Prijowicz tak. Ale co ciekawe, temat Prijowicza tam w Rakowie trochę umarł przez to, że po prostu Prijowicz się wypisał z poważnej piłki. Tak przynajmniej słyszałem, że gdyby Prijowicz te ostatnie lata spędzał w silniejszych ligach... I teraz wracamy do tej dyskusji. Ściągnięcie Prijowicza, skoro tak mówisz, byłoby graniem sentymentem, tak? Brawo, Janku. W każdym razie tak, no to byłaby jakaś realna, to byłby realny transfer, gdyby Prijowicz grał w troszkę poważniejszych ligach ostatnio, ale wiem, że w przypadku awansu do Ligi Konferencji Raków planował spory transfer napastnika, więc któryś zostałby zluzowany z tej Raków drugiej. To teraz w ogóle chyba powinien od piłkarzy może nie tyle oddawać, co wypożyczać, bo taka kadra jest za szeroka. Ale właśnie o tym też pisałem, że będzie wypożyczał, bo tam troszkę miejsc trzeba zwolnić. Trzeba. Zwłaszcza jeśli chodzi o młodzieżowców. Szelongowski, Długosz, to są takie dwa pierwsze nazwiska do wypożyczenia, ale
ale też Sapała, myślę, będzie raczej szukał nowego klubu. No Marek Papszun to nie jest Guardiola, nie będzie tam rotował tym składem na potęgę w Ekstraklasie, więc wielu piłkarzy może być niezadowolonych. Chociaż na transfer roomie cały czas wisi ogłoszenie Rakowa o zainteresowaniu lewym wahadłowym, za którego Raków jest gotowy zapłacić 300 tysięcy euro, więc co prawda ja wprawdzie słyszałem, że raczej w przypadku braku awansu tych transferów nie będzie, ale może ten lewy wahadłowy jeszcze by się odnalazł. Okej, lećmy dalej z podsumowaniem naszych ankiet. Bąbelkiem siódmej kolejki Ekstraklasy według widzów został Mateusz Łęgowski, ale tam szło na noże. Mateusz Łęgowski 28%, Filip Szymczak 27,2%, Aleksander Paluszek 27,2%, Olaf Kobacki 17,6%. Przepraszamy za brak grafik, ale jakiś błąd techniczny, bo już nas ganicie na czacie, co do tego, a to nie nasza wina. Co do tego Łęgowskiego, to okej, fajny mecz, nie pierwszy już w tym sezonie, ale wciąż nie mam przekonania takiego pełnego do żadnego młodzieżowca Pogoni. Tak jak do Fornalczyka, który był hajpowany nieraz, a w sumie nie rozwija się. Łęgowski pewnie na ten moment wydaje się, że to jest ten numer jeden i będzie nim przez dłuższy czas, młodzieżowca numer jeden, ale wciąż nie mam przekonania. A ja kontrowersyjnie powiem, że nie rozumiem czepiania się Mariusza Fornalczyka za tę fryzurę jego. No niech sobie chłopak nosi co chce. No jego styl bycia, no oczywiście. Polacy wybaczą wszystko oprócz szczęścia. A to do, dobrze, to jest dobre stwierdzenie. To jest cytat tego programu. A tym bardziej, że to jest fryzura, która jakby nawiązuje do miłości, tak? Serca, więc tym bardziej. A dzbanem tego programu i siódmej kolejki Ekstraklasy został Rafał Wolski, zero zaskoczenia, 35% głosów. Na drugim miejscu Małgorzata Mańka-Szulik, pani prezydent Zabrza, 29,8% głosów. Dalej Duszan Kuciak, 23,4% i Florian Loszaj, 11,8%. Niedoceniony wyczyn Loszaja, który... Ale wiecie co, w tamtej akcji Karol Niemczycki też mogliśmy go dać jako duet. Tak. Ja nie rozumiem, jak możesz patrzeć po prostu, stanąć sobie i patrzeć, co robi. Myślę, że chciał dostać piłkę i grać. No, ja się nie zgodzę. Jakby no, Loszaj mógł albo mu wcześniej podać, albo wywalić piłkę w aut. No dobra, ale jak jest taka sytuacja, to bramkarz jakby no, zawsze biegnie do bramki, a nie stoi gdzieś na środku i patrzy. No był już pewnie tak przekonany, że on nie straci tej piłki, że no, to było takie, ty, zobacz, może się pomyli. Ja myślę, że on czekał na piłkę od Loszaja, żeby jeszcze raz zagrać do bliższej odległości. No też kuriozalne, przy pierwszej bramce z Relaka strata Kornela Rupy na własnej połowie, też w końcówce przecież meczu, potem strata Loszaja. No to jakiś tej Krakowi naprawdę się nic nie, już się bardzo dużo przestało zgadzać. No już po tym początku. Może to też brak Kamila Pestki na przykład na boisku, który naprawdę jest pechowcem. Jeśli mielibyśmy tutaj do wyboru na przykład pechowca, no może nie kolejki, co na przykład jakiegoś sezonu czy czegoś, no to w przypadku Kamila Pestki, który już się szykował prawie do wyjazdu, tak? I czekał na jakieś oferty zagraniczne, to Kamil Pestka jest na pewno na pierwszym miejscu. Trochę tak, ale też słyszałem, że jest w tym troszkę jednak winy zawodnika, że tam troszkę nie do końca, że po prostu przeciążył to kolano gdzieś na treningach i... Teraz, tak? Tak, i były sugestie, że... No, w przypadku tej pierwszej kontuzji on też popełnił błąd, jakby nie patrzeć, bo on się na początku chyba nie zdecydował na operację i dopiero po kilku miesiącach rehabilitacji przeprowadzono mu tę operację i potem wrócił po długim czasie w tym sezonie, kiedy stracił całą kampanię. Okej, idziemy dalej. Borysiuk siódmej kolejki. Afonso Souza 41,6% głosów. Dalej Damian Dąbrowski 24,5%. Karol Danielak 21% i Erik Janża 13,9%. No nie wiem, szczerze mówiąc, czy... No nie, jest to myślę, że kibice Lecha doszli do głosu. Zagrali tak jak w ubiegłym sezonie kibice Wisły Kraków, którzy tak, niezależnie, czy był dzban, czy ten, to zawsze głosowali na gościa z Wisły Kraków. Bo był z Wisły po prostu, no to tak zagrali trochę. Ale Janże chyba, tak? Czy tam Dąbrowski powinien mieć na pierwszym miejscu. Zdecydowanie. Okej, najlepszym bramkarzem siódmej kolejki Ekstraklasy został waszym zdaniem Henry Hrawas, czyli tu też syndrom Wisły, głosowanie większości kibiców. Na drugim miejscu Adrian Lis, dalej Paweł Lenarczyk. Stoperzy Dawid Szymonowicz zwyciężył w pierwszym głosowaniu, w drugim Mateusz Żyro. Procentowo dalej Antonio Milić, czyli taką byśmy mieli trójkę Milić, Żyro, Szymonowicz. Nie załapali się do niej Stratos Farnas, Mario Zebić i Artur Jędrzejczyk. Prawe wahadło obsadziłby Kamil Grosicki,
Na drugim miejscu Karol Danielak. Tu też minimalna różnica, bo 41,8% głosów kontra 37,7%. I Mateusz Dowiak na trzecim miejscu. Lewe wahadło to Erik Janża. Ponad 50% głosów, przewaga nad Luciano Narsingiem, który zebrał 33% głosów. W środku pomocy widzielibyście duet Afonso Souza, Damian Dąbrowski. To jest 41% i 32% głosów. Szymon Czysz na trzecim miejscu, Taras Romanczuk na miejscu czwartym. A ja powiem, że Taras Romanczuk trochę niedoceniony, bo miał najwięcej przejęć w tej kolejce ze wszystkich zawodników. Najlepszy ofensywny pomocnik siódmej kolejki i tutaj mamy remis. Bartosz Nowak i Bartłomiej Pawłowski, 44,2% głosów na obydwu zawodników. Więc musimy tutaj rozstrzygnąć sami. Czyli, Nowak czy Pawłowski. Czyli Koczergin dostał tam dwa... Koczergin dostał 11,5. A 11%, tak. Okay. Nowak czy Pawłowski? Nowak. Paweł. Nowak. Nie no, Nowak, to dobrze, tak, tak. No oczywiście. To mamy Bartosza Nowaka. Tam też jest Szwadek z tego gola. Mamy Bartosza Nowaka. W 11 kolejki i napastnicy. Ten duet stworzą Bartosz Śpiączka i Carlitos, którzy wyprzedzili Pontusa Almqvista i Adama Zrelaka. Mamy jedną zmianę jak zawsze, więc możemy któregoś zawodnika do tej jedenastki wstawić. Ja bym bramkarza wymienił. To jest, nie lubię tej mieć Legnica. To jest słuszna uwaga. Nie, Paweł Narcik zasłużył, ale nie wiem, czy mimo wszystko Pontus Almqvist nie zasłużył bardziej niż Bartosz Śpiączka. Tak, myślałem właśnie. Tak. No też. No. Oczywiście musiałem tutaj przemycić to radomskie głosowanie. Nie, ale taka prawda. No, występ Almqvista był jednak bardziej efektowny. Słuchajcie, na koniec musimy was zaprosić jeszcze do Canal Plus online, do naszego partnera, gdzie możecie obejrzeć jeszcze więcej takich pięknych bramek, jakie padły w minionej kolejce ekstra klasy za jedyne 40 zł miesięcznie, ale nie tylko, bo możecie tam też obejrzeć Ligę Hiszpańską, czyli Roberta Lewandowskiego, Ligę Angielską, a także Ligę Mistrzów, czyli cała wielka piłka i oczywiście ekstra klasa w Canal Plus Online za 40 zł miesięcznie, a my kończymy dzisiejszy program. Dziękujemy w składzie Jan Mazurek. Dziękuję serdecznie. Paweł Paczul. Dziękuję. Kamil Warzocha. Dziękuję. I ja, Szymon Janczyk. Teraz zamiana ról. Ja uciekam na urlop, a Jakub Białek do was wraca. Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTubie? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go.